Halo, halo. Tak, słychać? No, słychać. Proszę o zajmowanie miejsc.
Proszę o zajmowanie miejsca. Szanowni Państwo, otwieram obrady 30. sesji Rady Miasta Włocławek. Witam bardzo serdecznie prezydenta miasta, pana doktora Marka Wojtkowskiego, zastępców prezydenta, pana Krzysztofa Kukuckiego, panią Domicelę Kopaczewską, panią Monikę Jabłońską. Witam serdecznie bardzo panią skarbnik naszego urzędu, panią sekretarz Biura Rady Miasta. Witam dyrektorów wydziałów urzędu, przedstawicieli mediów, mieszkańców oraz radnych Rady Miasta 8 kadencji. Bardzo proszę panie i panów radnych o wciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Widziałem pana radnego Krzysztofa Kowalskiego, a nie dokonał tej czynności. Czy jest na sali? To znaczy go nie ma. Stwierdzam, że w tej chwili na sali znajduje się 21 radnych, a więc nasze obrady są prawomocne. Pragnę Państwa poinformować, iż w Biurze Rady Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniony był do wglądu protokół z obrad 29. sesji Rady Miasta Włocławek, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 roku. Nie zgłoszono do niego poprawek ani uzupełnień. Drodzy Państwo, wraz z zawiadomieniami o obradach dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo projekt porządku obrad. Chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa pragnie zgłosić do niego zmiany? Nikt się nie zgłasza. W związku z tym chciałbym poinformować, iż zgodnie z paragrafem 53 naszego Statutu Miasta Włocławek, w związku z wycofaniem przez Prezydenta Miasta uchwały w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Włocławek, wprowadziłem do niego zmianę polegającą na wykreśleniu wyżej wymienionego punktu. Chciałbym także przekazać, iż uwzględniając prośbę Prezydenta Miasta, chcę zgłosić wnioski o rozszerzenie porządku obrad. W punkcie 11 o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektu pod tytułem Latarnicy Społeczni Obszaru Rewitalizacji, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, działanie 9.2, włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1, aktywne włączenie społeczne oraz w punkcie 18 o uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2021 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe projekty uchwał uzyskały opinie komisji stałych, zatem został spełniony wymóg paragrafu 55 Statutu Miasta. Jeśli nie ma innych wniosków, przystępujemy do głosowania. Głosujemy wniosek o rozszerzenie porządku
obrad w punkcie 11 o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę miasto Włocławek do projektu pod nazwą Latarnicy Społeczni Obszaru Rewitalizacji współfinansowanego w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie Społeczne, poddziałanie 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że za wnioskiem o rozszerzenie porządku w tym punkcie pozytywnie odpowiedziało 22 radnych, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących, a więc porządek obrad żeśmy rozszerzyli o punkt 11 przedstawiony przed chwilą. Głosujemy obecnie wniosek o rozszerzenie porządku w punkcie 19 o uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych gminie miasto Włocławek na realizację w 2021 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że za wnioskiem głosowało 21 radnych, brak jednego głosu przy 3 nieobecnych, a więc wniosek został przez Wysoką Radę przyjęty. W związku z przyjęciem przez Wysoką Radę obydwu wniosków porządek obrad ulegnie nieco modyfikacji, jeśli chodzi o kolejność. Przystępujemy do realizacji naszego porządku obrad, a więc do punktu drugiego, w którym proszę o zabranie głosu prezydenta naszego miasta, pana doktora Marka Wojtkowskiego, z prośbą o przedstawienie informacji z działalności miasta w okresie między sesjami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić informację z działalności w okresie międzysesyjnym. To jest od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia 2 marca, czyli do dnia dzisiejszego, bieżącego roku. I jeśli chodzi o takie najważniejsze zagadnienia, to chciałbym rozpocząć od zagadnień związanych z walką z pandemią w naszym mieście. I przede wszystkim, drodzy Państwo, temat szczepień personelu i pensjonariuszy miejskich jednostek. Chciałbym taką informację też Państwu przekazać. No przede wszystkim ta informacja dotyczy następujących placówek: Dom Pomocy Społecznej na Skarpie, Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I chciałbym powiedzieć, że do tej pory szczepieniem zostało poddanych 211 osób. Ponadto w pierwszym tygodniu marca zostanie zaszczepionych 20 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Maluch i Calineczka. Z Miejskiego Zespołu Żłobków na szczepienia zgłoszono 45 pracowników. Jeśli chodzi o kwestie szczepień wśród nauczycieli, z uprawnionych do szczepień w pierwszej turze zgłosiło się 67% nauczycieli oraz 52% pracowników niepedagogicznych. W etapie uzupełniającym pierwszej tury zgłosiło się kolejnych 540 osób i te szczepienia są prowadzone na bieżąco. Pragnę również Państwa poinformować, że ruszył nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzących jest oczywiście Urząd Miasta Włocławek czy Samorząd Miasta Włocławek. W 21 włocławskich przedszkolach publicznych na rok szkolny 2021-2022 zostało przygotowanych 2255 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w 93 oddziałach, w tym 10 oddziałów integracyjnych. Ponadto w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne dla 16 dzieci. Planujemy również zorganizować 6 oddziałów przedszkolnych dla łącznej liczby około 150 dzieci w 4 szkołach podstawowych
To jest szkoła podstawowa numer 3, numer 7, 19 i szkoła podstawowa numer 20 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, planowane jest utworzenie w 15 wrocławskich szkołach podstawowych 35 klas pierwszych dla łącznej liczby 875 uczniów. Ponadto w zespole szkół numer 3 dla około 20 dzieci z orzeczeniami dla kształcenia specjalnego planuje się utworzenie 3 klas pierwszych. I nabór ruszył wczoraj, czyli z dniem 1 marca. Jeśli chodzi o kwestię udzielenia zamówień publicznych, to pragnę Państwa poinformować, że zawarliśmy m.in. następujące umowy z wykonawcami. I tak, na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego umowa została zawarta z firmą PUHL Professional Mariusz Maszota z siedzibą w Gdyni. Wartość umowy to około 5 100 tysięcy złotych brutto. Termin realizacji do dnia 31 grudnia 2021 roku. Na zadanie Piwna Wonerwem, przebudowa ulicy Piwnej, umowa została zawarta z firmą Luxdom z Wrocławka, spółka z o.o. Wartość umowy to około 2 100 000 zł brutto. Termin realizacji do dnia 31 maja 2021 roku. Na przebudowę ulic Polnej i Zielnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego umowa została zawarta z wrocławskim przedsiębiorstwem robót drogowych spółka ZOO z siedzibą w Nowej Wsi. Wartość umowy to około 1 100 000 zł brutto, a termin realizacji do dnia 1 maja 2021 roku. Na przebudowę ulicy Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wieniecką do skrzyżowania z ulicą Rolną-Szpitalną, również w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonawcą jest wrocławskie przedsiębiorstwo robót drogowych. Wartość umowy to około 337 tysięcy złotych brutto, a termin realizacji do dnia również 1 maja 2021 roku. Na budowę siłowni plenerowej z miejscem rekreacyjnym przy szkole podstawowej nr 14 umowa została zawarta z firmą Nową z siedzibą w Szczytnie. Wartość umowy to około 198 tysięcy brutto. Termin realizacji do dnia 1 maja 2021 roku. W ramach tego samego postępowania zadanie nr 2 powstaną również plac zabaw i siłownia w Michelinie. Tutaj z kolei wykonawcą jest firma Magic Garden z siedzibą w Pakości. Wartość umowy to około 896 tysięcy złotych brutto, a termin realizacji to dnia 1 maja 2021 roku. Również w tym czasie podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów. Między innymi 18 lutego podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Wrocławku do kategorii drogi wojewódzkiej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi niecałe ponad 10 milionów złotych. Projekt polega na rozbudowie odcinka Alei Jana Pawła II wraz z odcinkiem ulicy Strzeleckiej. Prace budowlane będą obejmować m.in. przebudowę i rozbudowę jezdni oraz chodników, budowę rond oraz wysp centralnych, przebudowę zatok autobusowych, budowę dojazdów do posesji oraz przebudowę drogi rowerowej. I to zadanie aktualnie jest realizowane. W ramach zadań z zakresu rewitalizacji, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Fundacja Ładowarka została nowym operatorem kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe. Umowa z Urzędem Miasta Wrocławek obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 roku. Drugi projekt to projekt Edina. Pracownicy Wydziału Rewitalizacji wraz z przedstawicielami władz miasta biorą udział w projekcie Edina. Rozwój efektywności energetycznej w specjalnych strefach rewitalizacji w obszarach miejskich. W projekcie uczestniczy 9 gmin będących liderami w przeprowadzaniu działań rewitalizacyjnych w Polsce. W ramach zadań z zakresu polityki społecznej i zdrowia publicznego, w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rak 2021 zawarliśmy następujące umowy. Między innymi z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej na kwotę 110 600 zł na udzielenie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W ramach umowy uzależnieni skorzystają z psychoterapii przeznaczonej dla pacjentów w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym oraz dla osób współuzależnionych. Zlecono także zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży promujące styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu pod nazwą
czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką dotyczące profilaktyki ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży, zażywaniu alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Na realizację zadania przeznaczono 32 250 zł. W zakresie sportu przekazaliśmy kwotę 1 miliona złotych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Wśród beneficjentów otwartego konkursu ofert jest 35 klubów sportowych. Wysokość dotacji, podobnie jak w latach ubiegłych, uzależniona była przede wszystkim od liczby punktów uzyskanych przez dany klub w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego oraz liczby dzieci i młodzieży z Wrocławka objętych szkoleniem. W Łowery ponownie na ulicach naszego miasta w poniedziałek 1 marca 2021 roku rozpoczął się drugi sezon roweru miejskiego. 220 rowerów czeka na użytkowników. Rowery będą dostępne przez 9 miesięcy do końca listopada 2021 roku. W zakresie edukacji rozpoczęła się działalność grupy roboczej dokonującej analizy potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zdalnego nauczania i po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej. Zadaniem zespołu kierowanego przez zastępcę prezydenta miasta Włocławek, panią Monikę Jabłońską, jest opracowanie narzędzi pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i nauczycieli podczas pracy zdalnej oraz jej po zakończeniu. I również, drodzy Państwo, jestem winien Państwu też informację, ponieważ takie pytania zawsze padały. Ta informacja stała się też już oczywiście publiczną. Mianowicie w ostatnich kilkunastu dniach właściwie zakończyliśmy rozmowy z firmą Tergopower, która miała cel wybudować we Włocławku elektrociepłowni na biomasę. No niestety te negocjacje zakończyły się niepowodzeniem z uwagi na to, że przede wszystkim stojąc na straży interesu miasta i mieszkańców Włocławka nie mogliśmy wyrazić zgody na niektóre postulowane zapisy między umowne zapisy między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, między samorządem miasta Włocławka. Dlatego też wpłynęło oficjalnie pismo o zakończeniu negocjacji. Firma Tergopower oczywiście się z tego projektu wycofała. Natomiast oczywiście my tutaj z naszym zespołem pracujemy nad nowym projektem budowy spalarni. O tym już Państwa też informowałem, bardzo też często odnosząc się do tego projektu w mediach. Także rozmowy są zaawansowane i oczywiście będziemy tutaj szukać takiej bardzo dobrej perspektywy i alternatywy w zakresie odnawialnych źródeł energii dla miasta Włocławka. No przede wszystkim warunkiem sine qua non jest oczywiście określona stabilna cena dla ciepła dla mieszkańców naszego miasta i oczywiście wszelkie rozmowy od tego właśnie punktu rozpoczynamy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję Panu Prezydentowi za przedstawienie tej informacji dotyczącego miesiąca stycznia i lutego bieżącego roku. Obecnie pragnę zapytać Panie i Panów Radnych, czy ktoś w przedmiocie wystąpienia Pana Prezydenta chciałby zabrać głos. Widzę zgłoszenia. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Radnego Piotra Kowala. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Faktycznie ja chciałem zabrać głos przynajmniej w jednym z tych tematów, o którym powiedział na koniec swojego wystąpienia Pan Prezydent Marek Wojtkowski, a mianowicie kwestia elektrociepłowni Tergopower. 25 lutego bodajże wpłynęło do radnych pismo od przedstawicieli tej firmy, w której twierdzą, że te negocjacje nie zostały zakończone, a powodem problemu we współpracy były oczekiwania miasta jakichś płatności do budżetu miasta
z tytułu prowadzonej działalności. Ja powiem szczerze, jakoś mam sceptyczne podejście co do tej informacji, tym niemniej wydaje mi się, że jeżeli ta informacja stała się publiczna, to wymaga dodatkowego wyjaśnienia. I od razu płynnie przejdę też do dalszej części wypowiedzi pana prezydenta, bo o to również chciałem się zapytać, a mianowicie o program, przepraszam, zdejmę, może będzie lepiej słuchać, o program alternatywny dla naszego miasta, który jest skądinąd lepszy po tysiąckroć, jeżeli tylko uda się go zrealizować, czyli do spalarni, ponieważ rozwiąże to po pierwsze problem z uzyskaniem części ciepła w ramach odnawialnego źródła energii, to raz, dwa dodatkowych rozwiązania problemu, przynajmniej częściowego, z wywozem odpadów, a trzy w efekcie da nam jeszcze dodatkową energię dla miasta. Natomiast moje pytanie jest następujące, na jakim etapie są prowadzone rozmowy w zakresie budowy spalarni, jakie ewentualnie, bo rozumiem, że nie tylko Włocławek, ale jakie ewentualnie miasta, gminy czy regiony byłyby zainteresowane udziałem w tym projekcie. I moje drugie pytanie, ono już bardzo dotyczy trochę innego obszaru, a mianowicie tematu edukacji, a konkretnie wydatków na edukację. A mianowicie już od jakiegoś czasu rozmawiamy o tym, że no te wydatki we Włocławku na edukację skądinąd procentowo są dość wysokie i pojawia się co jakiś czas kwestia audytu w włocławskiej edukacji. I moje pytanie jest, na jakim etapie jest realizacja tego przedsięwzięcia? Czy już w tym temacie działamy, czy zostały podjęte konkretne działania? No bo dobrze byłoby, gdyby w tym roku ten audyt przeprowadzić, żebyśmy w kolejnym roku budżetowym mogli powiedzieć sobie tutaj znaleźliśmy oszczędności. Ja rozumiem, że jeżeli podchodzimy do audytu, to mamy jakiś zamierzony cel, który chcemy osiągnąć. W związku z tym moje pytanie do pana prezydenta, do państwa prezydentów jest właśnie takie, na jakim etapie jest realizacja tego zadania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu pani radnej Marioli Gawłowskiej. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo, szanowni zaproszeni goście. Panie prezydencie, potwierdzam opinię i mieszkańców, że bardzo dobry pomysł z tą elektrociepłownią spalania odpadów komunalnych. Rzeczywiście to jest proekologiczne, rozwojowe i dobre rozwiązanie. I cieszę się, że też wcześniej o to ja prosiłam i cieszę się, że w tą stronę to idzie. Sukcesów w tej sprawie. Ale mam pytanie do pana prezydenta od mieszkańców Włocławka. Kiedy rusza akcja łatania, naprawiania wyrw, dziur, ubytków w ulicach, jezdniach, chodnikach, zwłaszcza takie strategiczne miejsca jak most, nawierzchnia na Tamie, Rondo przy Tamie, Lipnowska, inne dzielnice, ulice, właściwie całe miasto. Kiedy rusza taka konkretna analiza wszystkich dróg, gdzie trzeba naprawić, gdzie trzeba doraźnie zadziałać bardzo szybko, ponieważ to są niebezpieczne sytuacje, powodują zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko przejeżdżających pojazdów, ale też i pieszych, i trzeba by to rozszerzyć jeszcze o chodniki. I to prośba i pytanie do pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radnego Józefa Mazierskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo prezydenci, szanowni państwo. Ja tylko w trzech kwestiach. W sprawie elektrociepłowni już wszystko powiedziano, ale dopytam się pana prezydenta, bo cały rok się o tym informował pan. Zapewne firma w związku z przygotowaniem cały rok, gdzie było, poniosła jakieś koszty. I były to koszty chyba ekspertyz, opinii może, jakieś przygotowania tej oferty. I mam pytanie w tej kwestii, czy z tytułu rezygnacji tej inwestycji przez miasto, czy my poniesiemy jakieś koszty, czy firma może nas obciążyć jakimiś kosztami z tego tytułu? Tylko
To ponieważ cały rok się pana dopytywałem, ostatnio 29 grudnia, dlatego proszę o informację. Drugie moje pytanie jest wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miasta Włocławek. Miał być zrobiony do 26 lutego. Mam pytanie, czy ten wieloletni program, który został zlecony przez miasto firmie zewnętrznej na lata 2021-2025 jest wykonany, czy można do niego wejść, zobaczyć, jak został przez firmę specjalistyczną przygotowany ten program. I pytanie, czy stanie na Radzie Miasta, żebyśmy mogli przyjrzeć się temu programowi, zatwierdzić go, ewentualnie wnieść jakieś uwagi, poprawki, ponieważ robiła to firma zewnętrzna, nie pracownicy, dlatego chciałbym się dowiedzieć, jeżeli może pan prezydent. I trzecie pytanie powziąłem, które może nie dotyczy pana prezydenta, ale nas jako radnych, jako mieszkańców, którzy jesteśmy reprezentami, a mianowicie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Faktycznie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest, nadzór ma nad tym pan marszałek Piotr Całbecki i Rada Społeczna na czele z panem Sławomirem Kopyściem. Natomiast powziąłem ze strony internetowej, bo mieszkańcy zaczęli interweniować. Jest pismo, w które rozumiem, że zawieszenie przyjęć do oddziału neurologii jest z tytułem z pododdziałem udarowym z powodu braku miejsc. Ale w tym piśmie dyrekcja szpitala pisze, że i prosi, przeczytam państwu, bo to jest kuriozalne, prosi, z uwagi na powyższe, proszę pacjentów o zgłaszanie się do okolicznych szpitali. Wnosimy także o niekierowanie i nieprzywożenie pacjentów neurologicznych do naszego podmiotu. No porażka, no to mieszkańcy, chorzy, pacjenci mają sobie szukać okolicznych szpitali i lecznic, natomiast szpital umywa ręce i nie przyjmuje. No to jest nie do przyjęcia. I to się dzieje. Ja mam prośbę, zostawię to panu przewodniczącemu. Może byśmy zareagowali? To nie może być. To jeżeli pacjent przyjdzie do szpitala na oddział neurologiczny, to nie można go kierować, żeby powiedzieć mu, kochany, idź sobie szukaj innego szpitala. To obowiązkiem tej lecznicy naszej jest zadbać o to. I skoro Rada Społeczna, pan przewodniczący nie reaguje i nic, i to wisi w szpitalu, i to jest publikowane, i ten dlatego prośba, my jesteśmy przedstawicielami naszych mieszkańców. Nie możemy tak zostawić tego tematu i proszę, jeżeli możemy, to trzeba to zareagować i to szpital, obowiązkiem szpitala byłoby zapewnienie temu pacjentowi okolicznych szpitali znalezienie, a nie żeby pacjenci sobie sami szukali. Dziękuję bardzo. Proszę panie przewodniczący. A co pan kieruje do mnie tutaj? No bo pan jest przewodniczącym. Ale pan powołał tu przewodniczącego tej Rady Społecznej, Rady Nadzorczej. Ja tylko panu dałem. A zapomniał pan, że macie tam swoje członkostwo też w tej Radzie? Nie, żebyśmy zareagowali, dobrze. Dziękuję panu. Jeszcze dziękuję raz bardzo. Mówię, że dziękuję szpital prosi pacjentów, by nie przychodzili do szpitala, by sobie znaleźli okoliczne szpitale i ten. Z Bogu, z prawem. Dziękuję. Widzę tutaj według kolejności pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, ale proponuję, by pan zechciał poczekać troszeczkę. Nie. Jeszcze są jeszcze radni, także jak mówi praktyka, na pewno tych powodów waszych wystąpień, panowie prezydencie, będzie więcej. Radny Krzysztof Kowalski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Zastępcy Prezydenta, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Pan Prezydent wspomniał już na temat negocjacji, czy już zerwaniu negocjacji z firmą Tergo Power. Ja tylko przypomnę mieszkańcom i Państwu, że firma, która miała wybudować spalarnię na biomasę, no był duży entuzjazm, Panie Prezydencie, i z Pana strony, i ze strony radnych koalicji rządzącej, że taka firma chce taką inwestycję zrobić. Co więcej, te negocjacje, które były prowadzone przez Pana Prezesa MPC-u również, doprowadziły do jakiegoś konsensusu. Również w tym roku już chyba odbyło się takie spotkanie. Co więcej,
firma Teorgo Power otrzymała gwarancję, z tego listu wynika, że akceptowane są rozwiązania, które ona proponuje, jeżeli chodzi o wysokość cen, pod warunkiem, że wpłaci dodatkowe pieniądze na rzecz miasta. Rozumiem, że wcześniej były wynegocjowane pewne oszczędności, o których firma Teorgo Power mówi i pisze, i państwo również się tym zajęli, zaakceptowali. Natomiast warunkiem przystąpienia do dalszych rozmów była dodatkowa wpłata na rzecz miasta Włocławek. To nie mała kwota, bo jednorazowo na początku miało być 10 milionów, a później przez 15 lat 3 miliony rocznie. Wszystko się zgadza, tak panie prezydencie? To lekko tak troszeczkę nieładnie wygląda ze strony miasta, że najpierw dogadujecie się z firmą, a później twierdzicie, że warunkiem, aby dalsza rozmowa były prowadzone, jest jak gdyby wpłaca dodatkowych pieniędzy. Przecież pan wie, panie prezydencie, że te pieniądze i tak musieliby w konsekwencji zapłacić mieszkańcy, ponieważ firma Teorgo Power nie jest instytucją charytatywną, musiałaby na tym zarobić. W związku z tym mam pytania. Kilka mianowicie pytań. Czy w związku z tą inwestycją, która już od 2019 była planowana, zostały poniesione jakiekolwiek koszty w firmie MPEC? Jeżeli tak, to jakie były to koszty? Drugie pytanie. Czy praktyka pobierania swoistego haraczu od potencjalnych inwestorów jest powszechnie stosowana dla tych wszystkich, którzy chcą inwestować w mieście? I czy tak się dzieje również w innych samorządach? Kolejne pytanie. Czy rozmowy i zobowiązania, jakie podejmował pan z przedstawicielem firmy Teorgo Power, a teraz wycofanie się z tego przedsięwzięcia, nie będzie skutkowało pozwami sądowymi, a w konsekwencji wypłatą odszkodowań dla tej firmy? I kolejne pytanie. Czy przedstawiciele rady i ratusza, którzy polecieli na wycieczkę do Wielkiej Brytanii na koszt firmy Teorgo Power, nie czują się w obowiązku oddać tych środków za tą wycieczkę? Drugi list, który my otrzymaliśmy jako radni, to jest list od pracowników administracji i obsługi. Ostatnio było o tym mowa, szkół i przedszkoli, przepraszam, na Komisji Edukacji. Na pewno pani prezydent Monika Jabłońska informowała pana prezydenta na ten temat. Zna pan treść tego listu, tak panie prezydencie? Więc ja mam pytanie takie konkretne, jakie kroki w związku z tym pan podjął? Czy ta sprawa już jest rozwiązana? Czy ta sprawa już jest jakby no, w toku rozwiązania? Bo ja przypomnę tylko, a dochodzą również takie głosy, że środki, które mają być znalezione dla tych pracowników, mają być pozyskiwane z jakichś projektów. Panie prezydencie, przecież pan na wyrównywanie szans w związku z pandemią otrzymał od rządu ponad 12 milionów złotych. Przeznaczył pan, czy chce pan przeznaczyć na tą kwotę na rewitalizację Parku Sienkiewicza? To by na parę lat wystarczyło dla podwyżek. Na parę lat, panie prezydencie. Nie otrzymali państwo promesy i nie otrzymali państwo pieniędzy od rządu? Rozumiem, że takich pieniędzy nie było, tak? Panie radny, bardzo proszę zadać pytania no, próbuję, co do tematu, a nie tutaj prowadzić konwersacji z poszczególnymi osobami. Bardzo proszę. Pytanie, które było na temat pracowników administracji i obsługi szkół, więc pytam, jakie kroki zostały podjęte. Pytanie odnośnie, tu już padło to pytanie, panie prezydencie, odnośnie fatalnych stanu dróg w mieście. Jeździ się we Włocławku slalomem, to niestety po tych głównych ulicach, również po Placu Wolności. Przecież pan wypowiadał się, że nie ma biomasy, nie ma tego asfaltu, nie ma tego materiału, którym można by było łatać te dziury. No taka była argumentacja pana prezydenta. No tylko ja się zastanawiam, czy służby, które panu podlegają, nie wiedziały, że zima się skończy i po zimie zawsze dziury są w Włocławku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę o zabranie głosu radnego Andrzeja Gołębieskiego. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo prezydenci, szanowni państwo.
Ja zwracam się do pana prezydenta w zasadzie z dobrym działaniem. Uważam, że to rezygnacja z tej firmy, która miała być, no nie możemy wykluczyć, czy rzeczywiście nie miała być spalarnią śmieci, bowiem tak jak oni zapewniali, godzina pracy tejże firmy kosztowałaby wycięcie 30 hektarów słomy. Godzina pracy. Natomiast mamy taki klimat, jaki mamy w Polsce. Czy ta słoma by wystarczyła? Nie wiemy. Natomiast by można, kotły były na pewno przygotowane do tego, żeby biomasę z drewna można było stosować. Niestety Unia Europejska zabrania stosowanie biomasy z drewna z racji tej, że CO2 przekracza co najmniej trzykrotnie więcej aniżeli spalenie węglem. Czyli zostaje nam sensu stricte biomasa uzyskana ze śmieci. Ale pozostawmy, to już jest poza nami. Pytanie, oczywiście nie będę powielał pytania moich przedmówców, którzy dopytują się, jakie koszta, ewentualnie czy koszta miasto poniesie z racji tej rezygnacji z dalszej współpracy z tą firmą. Natomiast ja mam kolejne pytanie, jakie zostały przeznaczone, czy jakie zaplanowane są koszta na modernizację MPEC-u, skoro ten MPEC ma przyjąć ciepłownie, czy też spalarnie z biomasy śmieci, czy też miasto będzie partycypowało w tym, w kosztach udoskonalenia tejże ciepłowni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa, wraca jak bumerang od wielu, wielu lat, sprawa wynagrodzenia administracji szkolnej. Rozmawialiśmy na ten temat z panią prezydent. Pani prezydent wykazała dobrą wolę współpracy. Oczywiście rozumiem, że musi się zapoznać z sytuacją, bo jest to dla niej też nowa sytuacja. Pytanie, czy już pani prezydent, pan prezydent, zdołaliście podjąć państwo jakieś działania w celu uzdrowienia tej sytuacji, która ma miejsce już naprawdę od wielu lat? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak, widzę, bo tak, radny Stanisław Krzemieniewski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja do pana prezydenta chciałem tu w sprawie naszego mostu stalowego. Kiedy wreszcie znikną te dziury? Cały czas mieszkańcy jeżdżą po tych dziurach. Proszę państwa, doprowadzimy do tego, że most się zamknie i będzie trzeba robić kapitalny remont. A kto za to zapłaci? No niech pan powie, panie prezydencie. Mieszkańcy zapłacą za to, bo będą ruch okrężny będzie i tak dalej. I trzeba koszty pokryć za remont. Trzeba to zrobić, jak tu nie są śmiechy. Pan się nie podśmiewuje, bo to jest poważna rzecz, proszę państwa. Tak samo z tym szpitalem. Mówiłem o tej chirurgii. Czy pan jakieś kroki podjął dziecięce, żeby była przywrócona? To nie są śmiechy. Tak samo pan się wypowiadał, był na tamie, podczas, że powódź grozi i tak dalej. A czy pan podjął jakieś kroki przez 6 lat, żeby zapobiec powodzi w Rejcie, jak woda przyjdzie i tak dalej? Nic pan nie zrobił. A wody polskie się wstrzymały. No fały i tak dalej, no co? No fały. Jak było w zespole szkół numer 8? No pan sobie przypomni, jak było spotkanie. Że są, jest, wały są, jest. Mają być zrobione. No pan sobie przypomni, jak było. A pan niech się nie odzywa. Dziękuję. Tu zapraszam pana i pan powie tu, o co chodzi. Co, jak pan nie wie, to pan niech nie mówi. Dziękuję panu radnemu. Kto z pań i panów radnych jeszcze? Na razie tak, w tej turze widzę wszyscy. Bardzo proszę, pan prezydent zabierze głos celem ustosunkowania się do wątpliwości pytań pań i panów radnych. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja zawsze z niecierpliwością czekam właśnie na tą turę pytań państwa radnych, przede wszystkim opozycyjnych, bo niezwykle
sobie cenię niektóre wypowiedzi merytoryczne, tak jak ostatnia wypowiedź pana radnego Stanisława Krzemieniewskiego. Czapki z głów, panie Stanisławie. Ale postaram się oczywiście państwa rozwiać państwa pytania. Jeśli chodzi o tamę, to pana radnego Stanisława Krzemieniewskiego informuję, że stopień wodny, jak i oczywiście wały, zalew jest w zarządzie Wód Polskich. Być może pan nie wie, bo ostatnio żeście odwołali dyrektora, z którym się bardzo dobrze współpracowało, ale pewnie został odwołany między innymi za to, że ta współpraca z miastem się bardzo dobrze układała. Albo być może sprawa ma drugie dno, bo też nie wiadomo, bo ta sytuacja przeciwpowodziowa oczywiście jeszcze istnieje i nie wiemy, co nas w najbliższych dniach czeka. Ja pana zapewniam, że ze strony miasta podejmujemy wszelkie działania. Praktycznie codziennie otrzymuję meldunek i z zarządzania kryzysowego, i z innych służb, jak wygląda sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego. A to, że państwo nie potraficie zadbać o wały przeciwpowodziowe, to akurat mnie nie dziwi, bo w ostatnich latach jest to praktyka powszechna, że tym, czym się powinno zajmować państwo, to oczywiście się tym nie zajmuje, natomiast tysiąc różnych rzeczy przy okazji. Jeśli chodzi o pytania Krzysztofa Kowalskiego, oczywiście ja już się przyzwyczaiłem do swego rodzaju złośliwości, ale panie radny Krzysztofie Kowalski, od radnego, który jest kilka kadencji w Radzie, oczekuje się troszeczkę więcej, bo ja myślę, że przez te lata powinien pan wiedzieć, jaka jest różnica między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi. Bo pan mówi tutaj o płacach dla pracowników administracji i obsługi, natomiast ja pana informuję, jeśli pan nie wie, to przygotuję panu taką informację pisemną, żeby się pan troszeczkę dokształcił, że płace dla pracowników administracji i obsługi, jak również dla nauczycieli, są zapisane w budżecie po stronie wydatków bieżących. Natomiast ten fundusz, który otrzymaliśmy, 12 milionów, które pan cały czas tutaj zarzuca, że będziemy rewaloryzować park imienia Henryka Sienkiewicza, są to tak zwane wydatki majątkowe, wydatki inwestycyjne. I to tak, wie pan, w samorządzie tak jest, że nie można sobie tak dowolnie żonglować i przekładać środków z wydatków bieżących na majątkowe i odwrotnie. To nie jest wcale takie proste. Sądziłem, że akurat taką wiedzę pan posiada, ale widzę, że jest inaczej. Jeśli chodzi o firmę Tergo Power, też odpowiadam panu Krzysztofowi Kowalskiemu. Proszę się odnieść i proszę sobie przeczytać, co znaczy słowo haracz, bo jest ono obraźliwe i w naszym polskim języku ma ono zabarwienie takie pejoratywne. To świadczy, haracz to wyciąganie pieniędzy, łapówka albo coś takiego. Być może pan w kręgu takich pojęć się często obraca, więc dlatego takie pytania padają. Dla mnie jest to swego rodzaju nowum. Ale ja już panu odpowiadam. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi do cen ciepła, rzeczywiście doszliśmy do, można powiedzieć, konsensusu. Ten konsensus, powiedzmy, był bliski. Natomiast dlaczego wydatki na rzecz miasta? To otóż pana informuję. Jeśli by rzeczywiście inwestycja Tergo Power doszła do skutku, to była potrzeba wybudowania drogi, koszt 10 milionów. Przebudowy ronda na Alei Jana Pawła II, koszt kolejnych kilka milionów. Później ciężki sprzęt przejeżdżający przez miasto, to praktycznie coroczne koszty remontów dróg. Więc dla mnie jest to normalne, że oczywiście firma powinna w tym partycypować. Bo dlaczego my jako miasto mielibyśmy wykonywać dodatkowe, powiedzmy, remonty czy też inwestycje drogowe na rzecz jednego inwestora? My oczywiście jesteśmy otwarci, ale ja nie widzę powodów, żebyśmy specjalnie dla inwestora podejmowali koszt z budżetu miasta
w kwocie 10 milionów złotych. Jest to raczej dla mnie normalne, a już też odnosząc się do przeszłości, to państwo między innymi też swego czasu zarzucali, że no, ciężarówki firmy Tergo Power będą rozjeżdżać drogi i co miasto na to. No więc panu odpowiadam, że właśnie w ten sposób żeśmy negocjowali umowę. Czy te dodatkowe benefity dla miasta byłyby kosztem firmy? Pewnie tak. Z tym, że drodzy państwo, nie wyobrażam sobie, żeby te dodatkowe obciążenia na rzecz inwestora były one oczywiście rekompensowane cenami ciepła, bo my żeśmy sobie policzyli i stopa zwrotu tej inwestycji dla inwestora to było powiedzmy 7 lat, więc dla mnie przy tak ogromnych nakładach i przy tak ogromnych zyskach, które firma byłaby w stanie wygenerować w ciągu jednego roku, uważam, że gdyby ten koszt zwrotu inwestycji został obliczony na 8-9 lat, nic wielkiego by się nie stało. Ale też pana informuję, że inwestorem jest tutaj Skandynawski Fundusz Inwestycyjny, Fundusz Emerytalny, który bardzo twardo, bankowo liczy, prawda, koszty, zyski i tutaj oni nie byli skłonni do żadnych ustępstw i dlatego też te rozmowy przez inwestora zostały zerwane, bo nie wiem, czy pan radny Kowalski wie, że to właśnie Kopenhaski Fundusz Inwestycyjny zakończył rozmowy, bo uważał, że te rozmowy do niczego nie prowadzą. Nasze stanowisko było jednoznacznie twarde i z pewnych warunków oczywiście nie chcieliśmy zejść, bo działamy w interesie miasta i w interesie mieszkańców Włocławka. Jeśli chodzi o koszty, oczywiście jest to ryzyko inwestora. No, inwestor oczywiście, jeśli poniósł koszty ekspertyz, przygotowania oczywiście planu czy też projektu, to jest ryzyko inwestora i absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby miasto z tego tytułu miało ponosić jakiekolwiek koszty, prawda, czy też zwracać pieniądze. Dokładnie to samo mogłoby dotyczyć powiedzmy osób, które prowadzą działalność gospodarczą we Włocławku. Jeśli ta działalność oczywiście się nie powiedzie, to też miasto musiałoby partycypować w poniesionych kosztach. Nie wyobrażam sobie tego, więc dla mnie sytuacja jest oczywiście zamknięta. Nie rozumiem, dlaczego pan tutaj cały czas przywołuje sprawę wycieczki. Ja panu już nie raz, nie dwa informowałem, że to nie była zwykła wycieczka, tylko była to powiedzmy wizyta studyjna na zaproszenie oczywiście inwestora. Uważam, że to nie jest nic nienormalnego w XXI wieku, że jedzie się zobaczyć, prawda, inwestycje, jak to wygląda, zanim podejmie się rozmowy. Dla pana być może jest to nie wiadomo co. Dla nas nie. Przyjęliśmy takie zaproszenie i nie była to wycieczka, bo ja panu już raz mówiłem, że to był wyjazd i powrót w ciągu jednej doby, 24 godzin. Pan jakoś nie skorzystał z zaproszenia. Być może trzeba było o 3 rano wstać i być może pan nie miał na to po prostu ochoty. Jeśli chodzi o kwestię, czy MPEC poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu inwestycji, nie poniósł żadnych kosztów. Wszelkie koszty, które były ponoszone w związku z tą inwestycją, były ponoszone przez potencjalnego inwestora. Rozmowy się zakończyły, jak się zakończyły. List intencyjny oczywiście był podpisany. Uważam, że ten list intencyjny traci moc, tym bardziej, że dzierżawa działki, na której inwestycja miała być ulokowana, kończy się bodajże z końcem kwietnia, także też informuję, że ta działka zostanie oczywiście udostępniona w drodze przetargu jako oferta powiedzmy dla przedsiębiorców, a takich przedsiębiorców oczywiście nie brakuje. Także mam nadzieję, że
te wątpliwości rozwiałem. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o pracowników obsługi administracji i ich wynagrodzeń. Oczywiście zdajemy sobie doskonale sprawę, Państwo mam nadzieję też wiedzą, że no, podniesienie kwoty minimalnej do 2800 zł miesięcznie no, spowodowało, że te płace się spłaszczyły. Tylko też Państwa informuję, że niestety są to, drodzy Państwo, naczynia połączone. To są wydatki bieżące. Wydatki bieżące z budżetu miasta na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników zespołu administracji i obsługi szkół. Mamy tego świadomość. Krótko rzecz ujmując, drodzy Państwo, my szukamy pieniędzy. Jeśli tak Państwo radni z Prawa i Sprawiedliwości się tak bardzo interesują, to być może warto byłoby taki postulat wysunąć, jeśli chodzi do władz oświatowych krajowych, do rządu, krótko rzecz ujmując. Wiecie Państwo, ile my dokładamy do oświaty rocznie? 43%. 43% do subwencji, która jest notorycznie zbyt niska. No więc może do pana ministra Czarka, panie Krzysztofie Kowalski, warto byłoby stosować taki pism, żeby wreszcie się tym na poważnie zająć i tą subwencję podwyższyć. Wie pan, jaka jest średnia krajowa, ile samorządy dokładają? 54%. W skali kraju dokładają samorządy do zadań oświatowych, które jest zadaniem państwa. Niektóre samorządy 70%. To jest po prostu katastrofa finansowa i nikt jakoś tego nie dostrzega. Natomiast oczywiście tutaj najłatwiej jest wyciągnąć rękę czy sięgnąć powiedzmy do garnuszka samorządów czy też miasta. To jest zadanie państwa. To jest zadanie administracji rządowej, prowadzenie szkół i placówek. My tylko je realizujemy oczywiście i otrzymujemy na ten cel subwencję, którą ciągle powtarzam, że jest zbyt niska. 43% dokładamy rocznie do oświaty we Włocławku. Dlatego też ten audyt i też od razu Państwa informuję, że przygotowujemy audyt tak, jak żeśmy zapowiedzieli, bo ja sam też mam wątpliwości, czy te koszty nie są zbyt wysokie, które nam generuje edukacja w mieście. Być może nie, ale chciałbym się o tym przekonać. I w tej chwili my żeśmy skierowali zapytanie do kilku podmiotów, które się tym profesjonalnie zajmują, bo uważam, że powinien być to podmiot zewnętrzny, bo sądzę, że my z punktu widzenia miasta być może nie wszystko widzimy. Dlatego też w najbliższym czasie taki audyt, monitoring oświaty, kosztów oświaty zostanie sporządzony i oczywiście my zostaniemy wyposażeni w wiedzę i też Państwu tę wiedzę przekażemy. Także tutaj kwestia płac dla nauczycieli, dla pracowników obsługi administracji oczywiście jest otwarta, tylko tak jak powiedziałem, są to niestety naczynia połączone. I jeszcze raz powtarzam panu radnemu, że niestety na ten cel nie można sobie wziąć pieniędzy z wydatków majątkowych, z Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też samorządowych, bo to jest zupełnie inny rodzaj wydatków. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, jeszcze poproszę Państwa prezydentów o wyjaśnienie pozostałych kwestii. Jeśli chodzi o szpital, mnie też martwią ciągłe doniesienia to, co się dzieje w szpitalu. Dlatego też w ostatnich dniach też wystąpiłem o informację do dyrekcji szpitala w tej kwestii. Też jestem niezwykle zmartwiony, że niektóre oddziały nie przyjmują na chorych neurologicznie, kardiologicznie i innych chorych. Natomiast, drodzy Państwo, też starając się odpowiedzieć na to pytania, no niestety ta odpowiedź też jest niezwykle smutna. Państwo doskonale wiedzą, to jest też, tutaj się kłania polityka rządu. Szereg szpitali powiatowych w naszym regionie zostało przekształconych na tak zwane szpitale jednoimienne, covidowe. Przypomnę Aleksandrów, Radziejów, Lipno chyba też. Także jedynym szpitalem, który rzeczywiście jest szpitalem, który prowadzi normalną działalność, jest szpital we Włocławku. Dlatego też jestem zmartwiony, że szpital nie przyjmuje pacjentów, ale wynika to z czegoś, że tamte szpitale po prostu nie przyjmują, bo mają one zapisane, są to szpitale jednoimienne i
czyli tylko i wyłącznie przyjmują chorych na COVID-19. I to jest po prostu odpowiedź. Może warto byłoby się zainteresować, dlaczego wielkim kosztem państwa zostały powołane szpitale covidowe, no chociażby na Stadionie Narodowym, bo ostatnio jakaś sprawa ucichła, czy ten szpital działa, nie działa, przyjmuje chorych, nie przyjmuje. Ja nie wiem. Wiem, że idą ogromne miliony z budżetu państwa, natomiast my sytuację we Wrocławku mamy, jaką mamy. Niestety jest ona smutna, ale jest ona wynikiem pewnej całości polityki rządu w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. I to jest jedyne wytłumaczenie, które po prostu mi się tutaj nasuwa. Myślę, że wszystkie wątpliwości, drodzy Państwo, rozwiałem. Także przepraszam za emocje, ale jak słyszę słowo haracz, to autentycznie człowiek traci cierpliwość, bo no, wymaga się, powiedzmy, określonego poziomu i merytorycznego, ale też i pewnego poziomu etycznego od Państwa radnych i dlatego też pozwoliłem sobie na tego typu uwagi. Dziękuję bardzo. Tak, za chwilkę odpowiem. Dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Proszę, panie sejsowie, proszę poczekać. Nie, prezydent Kukucki. Prezydent Kukucki, proszę usiąść. No i co z tego? To pan poza kolejnością, według trybu, jak prezes wasz? No więc proszę usiąść. Prezydent Kukucki zabiera głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Skończył pan? Dobrze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Według dyspozycji prezydenta mam odpowiedzieć o elektrociepłowni, nad którą faktycznie pracujemy. Kilkanaście miesięcy temu prezydent Marek Wojtkowski powołał zespół do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym mieście. Ja mam zaszczyt przewodniczyć w tym zespole. I oprócz wielu innych rzeczy, nad którymi pracujemy, to też od samego początku była elektrociepłownia, stąd też Wydział Dróg, Transportu i Energii przygotował w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku, wniosek do Ministerstwa Klimatu ówcześnie, który został przekazany za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o lokalizację elektrociepłowni zasilanej pre-RDF-em. I no, co prawda na ten wniosek odpowiedzi nie ma, natomiast jak obserwujemy, to środowisko prawne ewoluuje w takim kierunku, że po prostu tych limitów lokalizacyjnych nie będzie. Stąd też śmiało we wrześniu ubiegłego roku Wydział Rozwoju przygotował wniosek w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Osiągnij sukces z PPP. I w kategorii zielone inwestycje nasze miasto ten konkurs wygrało, ten wniosek aplikacyjny zwyciężył spośród innych złożonych przez inne miasta w naszym kraju. I co to oznacza dla naszego miasta? Oznacza to, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PFR objęły nasze miasto wsparciem merytorycznym, eksperckim w zakresie przygotowania całej procedury partnerstwa publiczno-prywatnego, począwszy od analiz na podpisaniu umowy z potencjalnym partnerem skończywszy. Wczoraj akurat miało miejsce podpisanie, to znaczy pan prezydent Marek Wojtkowski wspólnie z panią skarbnik Honoratą Baranowską podpisali z naszej strony porozumienie trójstronne pomiędzy Ministerstwem Funduszy oraz PFR-em, które precyzuje warunki, obowiązki,
ale też to, co może nasze miasto zyskać w zakresie przygotowania właśnie tej elektrociepłowni. A jaką elektrociepłownię planujemy zbudować? No przede wszystkim chcemy rozwiązać kilka ważnych dla naszego miasta, przede wszystkim dla mieszkańców, problemów. Począwszy od stworzenia warunków do efektywnego systemu ciepłowniczego. Stąd też zakładamy, że to będzie duża elektrociepłownia, która zabezpieczy przynajmniej połowę potrzeb miasta na energię cieplną. W związku z tym też system ciepłowniczy MPET stanie się efektywnym systemem ciepłowniczym, a to otwiera z kolei dużą bramę do wielkich pieniędzy w zakresie rozbudowy czy modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej, bo na efektywne systemy ciepłownicze po prostu są pieniądze z Unii Europejskiej i to jest to, co jest ważne. Czyli połowa tych potrzeb miasta, tak zwana podstawa, byłaby produkowana z elektrociepłowni. Żeby wyprodukować taką ilość ciepła w kogeneracji, i to jest pewna nowość, bo dzisiaj MPEC produkuje tylko i wyłącznie energię cieplną. Tutaj planujemy produkcję i energii cieplnej, i energii elektrycznej, czyli w tak zwanej kogeneracji, więc MPEC stanie się również producentem energii elektrycznej i na własne potrzeby, bo MPEC jest dość dużym odbiorcą energii elektrycznej, dlatego że ten cały system ciepłowniczy jest oparty na pompach, a te wymagają po prostu prądu, żeby cyrkulacja była i odpowiednie ciśnienie w systemie ciepłowniczym zachowane. Ale też liczymy na to, i to jak gdyby w drugim etapie, że część tej energii będziemy mogli wykorzystywać również na potrzeby miasta, czy do oświetlenia ulic, czy do ładowania autobusów elektrycznych. Tutaj też mamy, no powiedzmy, może jeszcze nie pewność, że jakiś sukces osiągnęliśmy, ale sukcesem jest złożenie wniosku, to może jeszcze, jeżeli Wysoka Rada pozwoli i Pan Przewodniczący stojący na jej czele, to jeszcze bym też dwa zdania na ten temat powiedział. Tak czy inaczej, mamy tutaj ten cel podstawowy, czyli te 50% energii cieplnej, przy tej okazji produkcja energii elektrycznej, ale żeby tak się stało, no to potrzebujemy odpowiednią ilość odpadów i teraz nasza firma komunalna Sanico przygotowuje czy realizuje modernizację linii sortowniczej. Dzięki temu odzysk z odpadów komunalnych, potencjalnych materiałów, które można wykorzystać wtórnie, będzie dużo wyższy, ale to, co zostaje już po tej linii sortowniczej, tak zwany pre-RDF, będzie mógł być wykorzystywany właśnie w tej elektrociepłowni, co oznacza, że nasi mieszkańcy, którzy no, płacą za odbiór odpadów, no, nie będą musieli na przykład płacić tej opłaty składowiskowej, która jest pobierana i która jest obligatoryjna za każdy kilogram, no, w tym wypadku naliczana jest za tonę odpadów, które są przekazywane na składowisko, więc to jest ta wartość dodana. No ale oczywiście tych odpadów w samym mieście jest zbyt mało, stąd też Wydział Dróg Transportu i Energii pod koniec ubiegłego roku wystosował pisma do ponad 120 gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Na te pisma z propozycją zawarcia listu intencyjnego, na te pisma przychodzą odpowiedzi również z województwa łódzkiego, co nas cieszy, także jesteśmy przekonani, że tą minimalną ilość odpadów, która jest potrzebna do tego, że ten system ciepłowniczy z kolei był efektywny, uda nam się pozyskać. Zresztą no, widzimy w momencie, kiedy Olsztyn rozpoczynał pracę nad elektrociepłownią, cena za ten RDF, czyli za te odpady, wynosiła 160 zł. To oczywiście firma, która przywoziła do spalarni płaciła, a nie spalarnia płaciła. To też jest wartość sama w sobie. A dzisiaj już to kosztuje 700 zł, tak? Więc ten rynek jest bardzo mocny. Nie ukrywam, że ta elektrociepłownia, nad którą pracujemy, jest też ważnym elementem do tego, że nasze miasto
wychodziło z węgla. To znaczy to jest cel, który tak czy inaczej będziemy chcieli osiągnąć. Natomiast prezydent ten cel chciałby, żebyśmy zrealizowali szybciej niż inne samorządy i na pewno ta elektrociepłownia do tego się przyczyni. Bo też, tu już uprzedzam jak gdyby kolejne pytania, myślimy nad rozwiązaniem problemu tych dodatkowych 50% energii cieplnej. Ona nie jest potrzebna przez cały rok, głównie podczas takich zim, jak mieliśmy w tym roku, ale no, musimy zabezpieczyć potrzeby energetyczne mieszkańców Włocławka i nad tym też pracujemy wspólnie z firmą komunalną Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Także ta najlepsza informacja pani radna i panie radny, no, którego akurat nie ma, to jest to, że to porozumienie trójstronne zostało już wydyskutowane, już z naszej strony jest podpisane, czekamy na podpis ministerstwa, na podpis PFR-u i myślę, że w marcu już przystąpimy do dalszych prac. Mówię dalszych, dlatego że my już jesteśmy po takim dużym spotkaniu i z ekspertami PFR-u, i z ekspertami Ministerstwa Funduszy, i z ekspertami Ministerstwa Klimatu. Więc tutaj naprawdę duże wsparcie ze strony tej władzy centralnej dla tego projektu jest. Dlaczego? Dlatego, że też rząd widzi w nas możliwość przetarcia pewnych szlaków i upowszechniania tego, co we Włocławku, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat się zadzieje. Druga rzecz, do której zostałem oddelegowany i która też wynika z pytań radnych, to jest kwestia stanu dróg w naszym mieście, który jest zły, trzeba jasno to powiedzieć. Drogowcy, eksperci nasi twierdzą, że takiej sytuacji nie było od 2012 roku. Sytuacja wynika głównie z dużej amplitudy temperatur w ciągu tak naprawdę jednej doby. Wszyscy pamiętamy to, w styczniu mieliśmy sytuację taką, że mieliśmy jednego dnia 10, kilkanaście stopni na plusie, a w nocy przyszedł naprawdę duży mróz, który złapał tą wilgoć, tutaj już praw fizyki nikt nie oszuka. Ta woda, która w te szczeliny się dostała, zrobiła swoje, zamieniając się na lód i niestety te szkody są olbrzymie i to są szkody, które nie dotyczą tylko i wyłącznie naszego miasta, stąd też odpowiedź na pytanie pana radnego Kowalskiego. Służby miasta zamówienie złożyły przed sezonem tak, jak co roku to robi. Tak jak co roku to robią. Tutaj nie było żadnego zaskoczenia. To normalna procedura standardowa, która co roku jest praktykowana. Natomiast fakt, że nie tylko drogi we Włocławku zostały tak zdewastowane przez zimę, ale również w innych miastach spowodował, że nagle producenci, którzy mieli też określoną ilość masy bitumicznej, ta określona ilość wynika po prostu z popytu, który co roku jest przez samorządy zgłaszany. Okazało się, że po prostu tej masy jest za mało i samorządy zaczęły sobie, mówiąc kolokwialnie, wyrywać tą masę i doszło do sytuacji, której dawno w naszej gospodarce nie było, wręcz do reglamentacji tej masy bitumicznej. Stąd też my dostaliśmy w pierwszym rzucie z 30% tego, co zamówiliśmy. Wczoraj do naszego miasta doszło 50% kolejnych z tego zamówienia. Więc dzisiaj od samego rana ulica Lipnowska i ulica Brzeska, szosa Brzeska, przepraszam, nie ulica, tylko szosa Brzeska, zostały, są już, że tak powiem, w harmonogramie napraw i to dzisiaj będzie robione. To jest odpowiedź na pytanie pani radnej. Natomiast też udało nam się zupełnie od innego producenta, który jak gdyby wyczuł też tą niszę, która pojawiła się na rynku, zamówić drugą taką partię, którą normalnie przewidzieliśmy, więc to się za chwilę też na naszych ulicach pojawi. No i dodatkowo udało nam się wynegocjować tutaj z jednym z producentów masy bitumicznej na ciepło, bo to też jest ważne. Akurat w zimę technologicznie wszystkie
wszystkie naprawy. Przepraszam? Naprawy. Nie naprawy. Mi chodzi o wytwórnie. No już mam to słowo, przepraszam. Wszystkie wytwórnie mas bitumicznych, takie, które są, tych mas, które są używane do budowy dróg, w zimę są po prostu wyłączone, są poddane przeglądom. Normalna przerwa technologiczna, jak przy każdych tego typu obiektach. Ale tutaj nam się udało wynegocjować u jednego z producentów, że szybciej uruchomi tą instalację i jeszcze w tym miesiącu też przystąpimy do takich porządnych napraw. Ale to mówimy tylko i wyłącznie o doraźnych naprawach. Od kwietnia zaczniemy już realizować dalej ten program napraw, które zapoczątkowaliśmy kilka lat temu, że nie łatamy tylko dziurkę, ale szlifujemy na większym obszarze i wymieniamy warstwę ścieralną. Ale proszę zwrócić uwagę, bo akurat mam dwa przykłady. Przykład ulicy Planty 2, gdzie zdążyliśmy przed zimą wymienić dywanik asfaltowy, bo też dzisiaj byłyby tam przeolbrzymie dziury, ale przed zimą zdążyliśmy, zawarliśmy umowę z wykonawcą i wykonawca zdążył wymienić dywanik asfaltowy. Mniej więcej w tym samym czasie zawarliśmy z tym samym wykonawcą umowę na wymianę dywanika asfaltowego na ulicy POW. I tu niestety wykonawca już nie zdążył, te warunki atmosferyczne były niesprzyjające, nie zdążył wymienić tego dywanika asfaltowego i wiemy, w jakim stanie jest ulica POW, ale wykonawca w terminie wymieni, no niestety już po zimie. Natomiast gdyby zdążył przed zimą, no to przynajmniej taką jedną newralgiczną dzisiaj bardzo poszatkowaną ulicę mielibyśmy mniej. Więc to wszystko, co roku robimy, czyli to, że przynajmniej jedna nowa ulica jest w układzie komunikacyjnym się pojawia każdego roku, że konsekwentnie przebudowujemy chociażby ulicę Grodzką w zeszłym roku. Gdybyśmy jej nie przebudowali w zeszłym roku, to też tam pewnie dziury były nie mniejsze niż na Lipnowskiej. To, że właśnie Lipnowską przygotowujemy do takiej kompleksowej przebudowy na przyszły rok, no to wszystko robimy, natomiast tak jak powiedziałem, no akurat tutaj warunki były wyjątkowo niekorzystne dla dróg w tym roku, ale nie tylko dla dróg we Włocławku. No mam nadzieję, że kolejny taki rok pojawi się dopiero za te 8-9 lat, nie prędzej, no bo no też akurat łatanie dziur to są wydatki bieżące, to a propos wypowiedzi pana prezydenta, więc to też obciąża nasze wydatki bieżące, to nie jest żaden wydatek inwestycyjny, żaden wydatek majątkowy. No i tak jak powiedziałem, dwa zdania o tym zielonym transporcie, dla którego ładowania też szukamy możliwości produkcji z OZE, tej energii elektrycznej, żeby faktycznie autobusy elektryczne we Włocławku były w pełni ekologiczne. Ale oprócz tego jeszcze tutaj planujemy uruchomienie jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce autobusów wodorowych. I stąd też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jako jedne z pierwszych w Polsce zdążyło złożyć wniosek do tak zwanego Funduszu Zielonego Transportu Publicznego. Ten fundusz był obliczony, że zostanie uruchomiony 4 stycznia, a zamknięcie naboru miało mieć miejsce 12 grudnia. Środków było teoretycznie dużo, ale potrzeb w samorządach jest więcej i 21 stycznia już te środki zostały przez wnioski złożone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyczerpały jak gdyby tą pulę i przyjmowanie wniosków zostało 21 stycznia zakończone, ale nasz wniosek Włocławka został przyjęty, czekamy na rozstrzygnięcie, jesteśmy po ocenie formalnej, tą przeszliśmy bez uwag. Teraz czekamy na ocenę merytoryczną. Jeżeli ta ocena merytoryczna będzie po naszej myśli, a nie zakładam, żeby mogło być inaczej, jeżeli będzie decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu nam tych środków, to z dopłatą 80% do 2024 roku zakupimy 13 autobusów elektrycznych,
a w roku 2023 z dopłatą 90% kupimy 3 autobusy wodorowe. Nie byłoby to możliwe, gdyby prezydent w sierpniu tego roku nie podpisał listu intencyjnego z Anwilem, z firmą funkcjonującą w naszym mieście, która aktualnie buduje hub wodorowy, również ma w planach budowę stacji wodorowej. No, gdybyśmy nie mieli tego zabezpieczenia, że ten wodór będziemy mieli jak pozyskać, bo dzisiaj najbliższa stacja wodorowa jest w Berlinie, to pewnie byśmy się na to nie zdecydowali, ale zdecydowaliśmy się i wśród tych wielu, wielu wniosków, które do 21 stycznia zostały złożone z samorządów, tylko 3 wnioski z 3 samorządów dotyczyły również autobusów wodorowych, w tym również wniosek z Włocławka, więc to jest, myślę, rzecz, którą warto podkreślić. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Stanisławowi Krzemieniewskiemu. Bardzo proszę. Na wstępie chciałem powiedzieć, panie przewodniczący, że nie życzę sobie pana uwagi według mojej osoby. Ja tylko prosiłem, żeby pan czekał na swoją kolejność, jak pana wywołam. Nic więcej do pana nie mówiłem. Chodzi mi, jeśli do pana prezydenta, dwustępnie chciałem, nie chodziło, panie prezydencie, o Tamę, tylko tereny poniżej Tamy. A ja mówiłem, że pan przebywał na Tamie, nie że pan odpowiada za Tamę. Rozumie pan, o co chodzi? Mi chodzi o tereny poniżej Tamy, że nie, żadnej inicjatywy pana nie było przez 6 lat, a można jakby pan złożył jakieś inicjatywy, chodzi o ten wał, że przedłużenie, to i rząd by rozpatrzył tą sprawę i tak dalej. A pan nie zrobił w tym temacie nic. Mi chodziło o to. A nie o Tamę, że pan odpowiada za Tamę i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Krzysztof Kowalski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni. Panie Prezydencie, wchodząc w narrację Pana Prezydenta, bardzo się cieszę, że ten mini wykład odnośnie środków budżetowych, majątkowych i bieżących. Dziękuję. Zawsze dobra rada się przyda. Jak najbardziej, Panie Prezydencie, chciałem serdecznie podziękować. Natomiast ja znam te zasady. Chciałem tylko powiedzieć, że te pieniądze, które miały przyjść i przyjdą z budżetu, czy przyszły, są to dodatkowe koszta w budżecie, znaczy dodatkowe pieniądze do budżetu. Rolą samorządu, rolą pana prezydenta, rolą pani skarbnik, tak, jest układać ten budżet, tak, dokonywać zmian, ażeby można było dodatkowo wykroić pewne środki, panie prezydencie. To, że one nie mogą być przerzucane, ja doskonale wiem. Natomiast są to dodatkowe środki do budżetu, które warto by było w perspektywie zagospodarować tak, że być może z innej działki można by było pewne rzeczy zrezygnować, może do pewnych rzeczy zrobić tak, ażeby to było w sposób właściwy, rozdysponowany. Jeżeli chodzi o Tergo Power, panie prezydencie, ja rozumiem wizyta studyjna, jeżeli chodzi o obejrzenie inwestycji, która miałaby być w przyszłości na naszym terenie. Ja rozumiem wizytę studyjną, jak jedzie 2-3 osoby, a nie kilkanaście. Bo kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt to wycieczka. Pan dobrze o tym wie. Jeżeli chodzi o tą firmę, to słowo haracz panu się kojarzy jako łapówka i jakieś wymuszanie. Mi się kojarzy z jakimś dodatkową opłatą. To pan ciekawe tak wymyślił, proszę pana. To pan, to, że się panu tak kojarzy, to ja już nic na ten temat nie mogę poradzić. No, tak się panu kojarzy. I jeżeli chodzi o oświatę, panie prezydencie, no oświata to nie tylko zadanie państwa, również zadanie samorządu. Przecież te środki, które no każdy samorząd, tak jak pan wspomniał, daje i łoży na oświatę, ale to nie jest tylko i wyłącznie zadanie państwa, panie prezydencie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani prezydent Domicela Kopaczewska. No nie, nie. Nie 20, nie. Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Dziękuję bardzo za pytanie pana radnego Józefa Mazierskiego, ponieważ zapytał on o temat, który jest bardzo ważny dla pana prezydenta Marka Wojtkowskiego, bo jest ważny dla mieszkańców miasta. Mianowicie mowa o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym. Rzeczywiście firma, która dostała zadanie opracowania, przygotowania projektu tego programu, miała umowę do 26 lutego. Ze względu na sytuację pandemiczną, ponieważ w ramach tego zadania przewidziane były wizyty na terenie miasta Wrocławka. Te wizyty były odłożone w czasie. To był pierwszy powód. Drugi powód, weryfikacja danych, które były dość skomplikowane i trzeba było je wielokrotnie weryfikować, ponieważ chcemy zrobić taki program, żeby on był nie tylko programem na papierze, ale programem możliwym do realizacji. To był drugi powód. Trzeci powód taki, że prawo, które uchwalał Sejm, zmieniało się trochę jak w kalejdoskopie, a dane czy pewne zasady tego programu muszą opierać się na ustawach przyjętych przez Sejm. Chodzi tu między innymi o sprawy związane z pozyskiwaniem dotacji na budownictwo komunalne. Chodzi również o to, co jest zasobem komunalnym, bo jak pan wie i państwo też, ustawa ze stycznia spowodowała powstanie nowej jednostki tak zwanych SIM-ów i inną definicję zasobu komunalnego. W związku z tym umowa, został podpisany aneks do umowy do 15 marca, ponieważ firma naprawdę bardzo profesjonalnie podchodzi do tego zadania, jestem przekonana, że to zostanie wykonane. Pan prezydent i wszyscy, nasza trójka zastępców i przedstawiciele Wydziału Merytorycznego spotkaliśmy się z pracownikami tej firmy, przedstawiliśmy swój pogląd, swoje założenia, co dla nas jest istotne w tym programie. I proszę państwa, przedstawiciele tej firmy będą do państwa dyspozycji osobiście na komisjach Rady Miasta, czyli na dwóch komisjach merytorycznych, komisji pana radnego Piotra Kowala, Komisji Gospodarki i Komisji Budżetu pani Katarzyny Zaremskiej. Będziecie państwo mogli się zapoznać z założeniami tego programu, wnieść swoje uwagi, tak żebyśmy w kwietniu już ten program przyjęli do realizacji. Ważne treści, które tam się pojawią jako nowum do tego programu, który jest w tej chwili, to tak jak mówiłam, inna definicja zasobów komunalnych, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w formie dotacji na budownictwo czy kredytów dedykowanych. Chcemy też, o czym wielokrotnie mówił pan prezydent, stworzyć możliwość mieszkań dedykowanych, czyli mieszkań dla seniorów, mieszkań dla tych rodzin, gdzie na przykład są to zawody deficytowe na naszym rynku, tak żebyśmy mogli pozyskiwać takich pracowników, którzy są niezbędni dla naszej gospodarki. Tutaj patrzę na pana radnego Krzysztofa Grządziela, który wielokrotnie podkreślał taką potrzebę, abyśmy mogli mieć w mieście takie kadry, które by spełniały oczekiwania pracodawców. Mówimy również o mieszkaniach dla lekarzy, bo też ten problem dzisiaj państwo wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślali. Ale to
na co chcemy właśnie zwrócić szczególną uwagę, patrzę tutaj na panią prezydent Monikę Jabłońską, to wpisanie innej filozofii realizacji strategii w zakresie rewitalizacji, abyśmy rzeczywiście w tym programie zawarli zasady, w jaki sposób gospodarujemy zasobem w obszarze rewitalizacji, jak pozyskamy nowe mieszkania dla tych osób, które zechcą z tamtego obszaru się przemieszczać, wyprowadzić, lub kto i na jakich warunkach ma tam zostać. Więc jak państwo widzicie, jestem przekonana, że ten program, który firma przygotowuje, będzie zrobiony profesjonalnie i tak, żebyśmy rzeczywiście mogli w oparciu o ten program realizować naszą politykę mieszkaniową, która jest dla nas wszystkich tak bardzo istotna i ważna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Piotr Kowal. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Ja niejako chciałbym przedłużyć wypowiedź pana radnego Józefa Mazierskiego, z którym się zgadzam co do oceny szpitala. To znaczy problem jest, nie ma, co mówić, że problemu nie ma. W związku z tym, że pojawiają się również informacje o kolejnych problemach na innych wydziałach, nie tylko nefrologii, nie tylko chirurgii dziecięcej, ale również i na oddziałach wewnętrznych. Ja już w tym krótkim czasie nie chcę o tym mówić. Składam taką propozycję na ręce pana przewodniczącego i pana prezydenta, żebyśmy ponownie zaprosili panią dyrektor na obrady sesji Rady Miasta, bo tak się składa, że dzisiaj mija rocznica obecności pani dyrektor tutaj na naszych obradach i żebyśmy zapytali się o te nowe problemy, które pojawiły, ale również i realizację tych obietnic, które były złożone nam tutaj państwu radnym, a w efekcie mieszkańcom Włocławka, ale nie tylko, bo przypominam, że nasz szpital nie służy tylko mieszkańcom Włocławka, ale również i mieszkańcom powiatu włocławskiego, to jest 80 tysięcy plus 100 tysięcy mieszkańców Włocławka, więc rzesza osób, które polegają na tym szpitalu, jest duża. Oczywiście co za zasady szpital jest szpitalem podlegającym pod marszałka, ale pewna społeczna odpowiedzialność każe nam ingerować i interesować się w imieniu mieszkańców w sprawy włocławskiego szpitala, więc taka moja formalna prośba o to, abyśmy zaprosili panią dyrektor, a jeżeli to nas nie będzie satysfakcjonowało, to myślę, że również przedstawiciela organu prowadzącego, czyli pana marszałka województwa. Dla nas to jest sprawa priorytetowa i myślę, że na tej sali jest to coś, co nas wszystkich tutaj łączy. A na koniec taki wtręt etymologiczny, dlatego że no nie mógłbym nie powiedzieć, ja przed wyjściem na mównicę sprawdziłem słowo haracz. I one co do zasady kojarzy się zdecydowanie pejoratywnie z działalnością przestępczą, z wymuszeniem pieniędzy. No kiedyś to jeszcze w państwie tureckim był podatek od chrześcijan, ale myślę, że Turcją jeszcze nie jesteśmy, chociaż opinie co do tego są podzielone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Józef Mazierski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci. Panie Prezydencie, ja rozumiem, że w szpitalu nie przyjmują z uwagi na brak miejsc. Rozumiem również to, że nie ma kadry lekarskiej i nie można, trzeba oddział zamknąć chirurgii dziecięcej. To wszystko rozumiem, co Pan powiedział i to jest logiczne, są covidowe. Ale prosiłem o inną sprawę Pana Przewodniczącego, już może nie Pana, bo Pan nie ma tych kompetencji, ale nie mogę się zgodzić z tym, że szpital pisze na swojej stronie internetowej, że przeczytam. Z uwagi na powyższe prosimy pacjentów o zgłaszanie się do okolicznych szpitali. Wnosimy także o niekierowanie, nieprzewożenie pacjentów neurologicznych do naszego szpitala. O to mi chodziło, że to są kompetencje szpitala. No jak ma przychodnia, która przychodzi, wczoraj był przypadek, pacjent neurologiczny jest w przychodni, i teraz ta przychodnia, czytając to, nie może skierować, tylko szuka dla pacjenta szpitala lecznicy. O to mi chodziło, że
są to kompetencje szpitala i jeżeli takie przypadki są, to obowiązkiem szpitala jest zawiezienie tego pacjenta do innej lecznicy, do innego podmiotu, tam gdzie go wyleczą. I nic więcej, ale o to mi chodziło, że brak miejsca rozumiem. Dziękuję. Druga sprawa do pani prezydent, pani Domiceli Kopaczewskiej. Dziękuję bardzo za odpowiedź, ponieważ ja się tym tematem od paru lat interesuję. Natomiast nie dopowiedziała pani mnie, a mi chodziło o to, czy firma wykonała również ocenę dotychczasowego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, bo mnie bardzo interesuje, jak w tym roku żeśmy, jak przez te 4 lata wykonaliśmy ten wieloletni program gospodarowania, który był kiedyś, ponieważ ja byłem zwolennikiem, no może pani jest inaczej, żeby to robili pracownicy w większości, żeby to firma zewnętrzna nie robiła. No ale to zdanie, to należy do państwa kompetencji i proszę tylko o odpowiedź, czy ten ocenę tego programu, który dotychczas jest 5-letniego, nie, był 2017 czy 18 do 2021, czy mogę go zobaczyć, tą ocenę i nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, ja tylko króciutko. Tutaj co do szpitala oczywiście wielka zgoda, to jest, można powiedzieć, dobro nas wszystkich. To są kwestie zdrowotne, ochrony życia, zdrowia mieszkańców Włocławka i oczywiście okolic, dlatego pełna zgoda, wszyscy się tym martwimy. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby jeszcze raz zaprosić panią dyrektor, żeby rzeczywiście nam wyjaśniła pewne kwestie. Tutaj nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ustosunkowując się do wcześniejszych wypowiedzi, jeśli chodzi o pana radnego Krzysztofa Kowalskiego, no, nie chcę wracać, powiedzmy, do tego słowa. To jest kwestia semantyki, ale myślę, że w państwa przypadku to nie jest kwestia braku rozumienia źródło słowa. Czy znaczenia tego słowa, tylko kwestia po prostu braku dobrej woli, być może nawet i cynizmu, ale powiem szczerze, gdyby pan naczyta się, powiedzmy, tych tak zwanych, tej tak zwanej prasy prawicowej, różnych programów telewizyjnych, tudzież i w telewizji publicznej, czy też niektórych nagrań znanych polityków, nawet niewiele zabrakło, byli nominowani na premiera, no to akurat nie dziwię się, że pan akurat takich słów używa. Tyle tytułem komentarza, żeby oczywiście głębiej nie wchodzić. Natomiast odpowiadając panu radnemu Stanisławowi Krzemieniewskiemu, na wysokości Włocławka, panie radny Krzemieniewski, chciałbym pana poinformować, że w ubiegłym roku właśnie w porozumieniu z Wodami Polskimi Wisła była oczyszczana i proszę mi nie zarzucać, że nic się nie robi z naszej strony, bo taka inicjatywa wyszła właśnie z miasta. Też przypomnę, że z Głowiączka, między innymi w Parku Sienkiewicza, także przez Wody Polskie oczywiście była czyszczona. Także tutaj tyle gwoli wyjaśnienia. A niestety no, Wisła, jak pozostałe duże akweny, no, są w zarządzie instytucji państwowych, w tym przypadku Wody Polskie, prawda, za to odpowiadają, więc też proszę nie obarczać nas odpowiedzialnością, a być może pan sobie wyobraża, że przeznaczymy, powiedzmy, ileś set tysięcy bądź też ileś milionów z budżetu miasta na realizowanie także i zadań instytucji państwowej. Między innymi mam na myśli tutaj Wisłę, czy też gdzieś tam nad zalewem wały przeciwpowodziowe. Dziękuję bardzo. Radny Jarosław Kupało. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, ja chciałem z tym moim obecnym wystąpieniem poczekać do punktu interpelacji, ale jako, że tyle mówiliśmy dzisiaj o szpitalu włocławskim,
to chciałbym jednocześnie prosić pana prezydenta i interpelację też w tej zakresie złożę o kontrolę w zakresie zezwolenia na wycinkę drzew. Ponad 300 drzew, jak głosi przekaz od pracowników szpitala, będzie tam wyciętych. W tej chwili cały teren od frontu ulicy Wienieckiej jest całkowicie pozbawiony drzewostanu. Ze względu na przepisy prawa tą decyzję administracyjną wydawał pan prezydent, ze względu na to, że organem prowadzącym jest inny podmiot i nie można było, taka jest procedura. Chciałbym tylko się dowiedzieć, czy te wszystkie drzewa, które tam zostały wycięte, a pracownicy mówią inaczej, są drzewami wyciętymi pod planowaną inwestycję. I czy aż taka skala tego wycięcia powinna być, ponieważ jak wielu mieszkańców mojego okręgu wyborczego z Zamcza mówi, ten szpital w tej chwili to jest całkiem innym obiektem niż my wszyscy w wyobraźni mamy. Ulokowany szpital na porazie leśnej, tak, który szczycił się tą taką lokalizacją specyficzną, umiejscowiony w zalesionym terenie, w tej chwili jest, powiem kolokwialnie, łysym obiektem odsłoniętym od strony drogi. Dziękuję. Jeśli się pomyliłem co do tych decyzji administracyjnych, to sprostujcie panowie, bo dobrze, dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest do punktu trzeciego, który brzmi: sprawozdanie z działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2020. Przy rozpatrywaniu tego punktu chciałbym bardzo serdecznie przywitać gości. Gościmi między innymi prezesa tegoż Centrum Edukacji Ekologicznej, pana profesora Stanisława Kunikowskiego, którego bardzo serdecznie witam. Również witam panią dr Marię Palińską, dyrektora Włocławskiego Centrum. I o sprawozdanie z tej działalności właśnie chciałbym poprosić panią dyrektor Marię Palińską. Bardzo proszę, ma pani głos. Szanowni państwo prezydenci, szanowni państwo radni, my dziękujemy bardzo za umożliwienie nam przedstawienia działalności Włocławskiego Centrum, a przede wszystkim opowiedzenia tego, co robiliśmy w 2020 roku, tak trudnym roku dla nas wszystkich, szczególnie dla osób zajmujących się edukacją. Ja postaram się w wielkim skrócie to powiedzieć, żeby państwu nie zabierała dużo czasu. Cele statutowe to oczywiście popularyzowanie wiedzy ekologicznej, nauka, tak, dla dzieci, dla dorosłych, tworzenie bazy do realizacji zajęć zarówno terenowych, jak i stacjonarnych. Tu chcę przypomnieć, żebyście państwo zauważyli, że gmina miasta Włocławek, to jest 98 rok, przystąpiło do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej jako członek naszego stowarzyszenia. Ci z państwa, którzy nie wiecie, założycielami było Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku i Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Wtedy jeszcze był tu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i też był członkiem, założycielem. Chcę powiedzieć, że centrum jest organizacją pozarządową, związkiem stowarzyszeń, organizacją non-profit, czyli na działania są przeznaczone środki ze składek członkowskich, ale również pozyskiwane z różnego rodzaju funduszy. Pan Stanisław Kunikowski jest naszym prezesem, wiceprezesem w tej kadencji jest Andrzej Walczak, Ryszard Bartoszewski, moja skromna osoba, ja jestem skarbnikiem, pani Wioleta Sartanowicz z miasta, pani Hanna Nowak, Monika Budzeniusz, to jest przedstawiciel nadleśnictwa wodociągów i Magdalena Kokosza, przedstawiciel nadleśnictwa. Chcę państwu podkreślić, że w tym roku, w czerwcu, będziemy planowali walne zgromadzenie wyborcze, także będzie zmieniał się w tym roku zarząd. Nasza siedziba
to przedsiębiorstwo Sanico, budynek przed przedsiębiorstwo odnowiony, sale edukacyjne, no tak jak mówię, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, możemy otrzymywać wpłaty z 1%, przeznaczane są one na cele statutowe, programy w 2020 roku. Otóż pisaliśmy program do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas. Zaplanowane były przede wszystkim zajęcia edukacyjne. I mimo pandemii, tak, bo przecież bardzo trudno było te zajęcia realizować, przeprowadzono zajęcia z 2500 uczestników, 2500 uczestników i w trakcie, kiedy ogłoszono pandemię, zdecydowaliśmy się, że podejmiemy działania związane z wirtualną ścieżką edukacyjną i w parku imienia Henryka Sienkiewicza, w parku na Słodowie przy ujściu rzeki Zgłowiączki powstała trasa edukacyjna, która jest oznakowana i można z niej również korzystać w terenie, ale też przy komputerze, z tabletów, tak? Taka jakby nowość w edukacji tej przyrodniczej. Tutaj chcę pokazać dzieci na zajęciach. Parę zdjęć tylko, również zajęcia odbywały się w parkach miejskich, zarówno w parku Henryka Sienkiewicza, jak i w parku Łokietka, jak i również na bulwarach, czy wokół naszej siedziby, szczególnie edukacja w zakresie gospodarki odpadami. Udało nam się wydać 2 numery ekowieści, tylko ponieważ była zmniejszona dotacja, to te ekowieści są dostępne w formie elektronicznej. Nie wydawaliśmy w formie papierowej. Po prostu już za duży tego koszt jest, tak? Staramy się też dostosować do jakby innych wymogów tego środowiska zewnętrznego. Coraz więcej ludzi korzysta z form elektronicznych. No i tu ta ścieżka Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas. Proszę Państwa, chcę pokazać, w którym miejscu są punkty ścieżki w parku Sienkiewicza. Można wejść na tą stronę, stronę internetową i zobaczyć opisy znajdujące się pod punktami. Tam było tak robione, że 2 razy w tygodniu na każdym punkcie były robione nowe zdjęcia i nanoszone nowe rzeczy, czyli wraz ze zmianami fenologicznymi, z pojawiającymi się ptakami, zwierzętami, opisy poszczególnych punktów były zmienione. Powiem tak, trochę kosztowało nas to zdrowia, ale ze względu takiego, że no jednak mieszkańcy bardzo niszczyli te punkty. Państwo doskonale to widzieliście, bo ja starałam się na Facebooku pokazywać, co się działo. Naprawialiśmy cały czas, tak? No ścieżka będzie w tym roku też działała. Mamy nową stronę Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Bardzo proszę się z nią zapoznać, zobaczyć, czy ona Państwu się będzie lepiej podobała, czy bardziej jest czytelna może. No też troszkę zmieniamy się no, dla społeczeństwa, tak, żeby było łatwiej. Tutaj chcę podkreślić właśnie, że jest przejście do tej wirtualnej ścieżki. Mamy platformę edukacyjną do edukacji zdalnej, także możemy prowadzić różnego rodzaju zajęcia. No, dostosowaliśmy się do tych warunków zmieniających się. Mamy Facebooka, bo ktoś powiedział z młodzieży,
że jak nie jesteś na Facebooku, to nie istniejesz, tak? Przynajmniej z tych dzieciaków, które do nas przychodziły. No też, żeby organizacja mogła pokazać, co tam robimy, to założyliśmy tą stronę na Facebooku. Proszę Państwa, z taką fundacją 4F w tym roku podjęliśmy współpracę i działaliśmy w dwóch konkursach. To jest Dziękujemy Bohaterom, Pomagamy Ich Dzieciom. W ramach tego dzieci pracowników służby zdrowia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ale ze szczególnym uwzględnieniem Włocławka, otrzymały dofinansowania. To były takie nagrody w kwocie 500 zł do realizacji w sklepie 4F. Ten drugi konkurs też promował, zacznijmy od podstaw, chodziło o to, żeby dzieciaki jednak ruszyły w teren, ćwiczyły i też było dofinansowanie na zakup strojów w firmie 4F po 500 zł. To prawie, że setka dzieci w jednym i w drugim projekcie te nagrody otrzymała. Myślę, że fajny był pomysł, no może ich trochę wyciągnęliśmy zza tych komputerów. Pani Joanna Fydryszewska, która pracuje u nas w centrum, prowadzi w tym roku i w zeszłym projekt Jestem Świadomy, to się opłaca. Jest to projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z takim logo, tym listkiem Jestem Świadomy, to się opłaca. Wartość projektu, zobaczcie Państwo, to jest prawie 370 tysięcy złotych ponad. Program jest realizowany do 2022 roku, czyli ten rok i następny. Tu pokazałam, no wiecie, że narodowy to musi być przynajmniej na 4 województwa. Realizujemy w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podkarpackim. Są warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla dorosłych, dla dzieci, spływy kajakowe, wizyty studyjne, cała oferta. Jest to opisane na stronie, właśnie to się opłaca. Dla kogo? No praktycznie dla całej społeczności, tak? Bo dla dzieciaków, dla studentów, dla rodzin, dla dorosłych, dla nauczycieli, dla dzieci. Była konferencja promująca projekt, z nią można się zapoznać na stronie. Wszystkie referaty są tam w formie zdalnej, można je sobie przeczytać. Bardzo ciekawe, bo na przykład pani Anna Kalinowska, myślę, że najbardziej znany postać ekologów w Polsce, pan Witold Lenart, człowiek, który zajmuje się i ekologią, i klimatem, z Uniwersytetu Warszawskiego, to są ludzie. Także no, warto zobaczyć. Warsztaty dla nauczycieli, dzieci, tak jak mówiłam, w 4 województwach na temat bioróżnorodności, na temat gospodarki odpadami i na temat czystego powietrza. Jak odbywały się zajęcia, spływy kajakowe na rzece Skrwie Prawej tutaj w naszej okolicy, czyli promujemy nasz teren, pokazujemy na całą Polskę, że warto tutaj do Włocławka i nad Wisłę i nad rzekę Skrwę też przyjechać i zobaczyć nasze województwo. Spacery i wycieczki rowerowe. Tutaj akurat wycieczka rowerowa z dziećmi po terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Wizyty studyjne przeznaczone są do odwiedzania PSOK-ów i RIPOK-ów, czyli regionalnych instalacji gospodarowania odpadami i tych odpadów. O co chodzi? Żeby po prostu mieszkańcom, dzieciom, nauczycielom pokazać, po co ta segregacja, którą w domach prowadzą, jest, co się z tym potem dzieje. Bardzo fajne są takie spotkania i kochani, tutaj zachęcam bardzo nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie, ponieważ będzie konkurs na zielone miejsce dla szkoły, tak?
i tam będzie dofinansowanie do tego miejsca. W każdym województwie będzie jedno takie. Myślę, że Włocławek tutaj nam się popisze i ktoś z nauczycieli weźmie udział. Strona internetowa tego projektu to się opłaca.pl. Jestem świadomy, to się opłaca. Zapraszamy na konferencję. Stronę warto też odwiedzić i zobaczyć. Promocja tego projektu należy, chodzi nam o to, żeby pokazać, że wszystkie działania człowieka wpływają na środowisko. Łączymy tą wiedzę z praktyką, poczucie takiego odpowiedzialnego wyboru, którego dokonujemy każdego dnia. To czy wypijemy kawę z ekspresu, czy herbatę, czy kupimy sobie wodę w butelce plastikowej, czy szklanej. To są nasze wybory. No i chodzi o poznanie najbliższej okolicy, żeby nie było, że cudze chwalimy i idziemy na Malediwy, a nie w Polsce nie znamy, tak? To też jest ważne. Robiliśmy, kochani, mimo pandemii konkurs ze szkołą podstawową numer 3 z Cyganki, tak? To jest ekologia, to nie moda, to styl życia. Konkurs był przeprowadzony na platformie e-learningowej. Myślę, że też fajnie to wyszło, mimo że lepiej, żebyśmy mogli spotkać się normalnie, no ale niestety taka była rzeczywistość. No i kochani, tu pokazuję jak zwykle słupki i zobaczcie Państwo ilość uczestników oferty edukacyjnej. To jest 11 600, czyli mimo pandemii udało nam się, no nie powiem brzydko, przerobić tyle osób, tak, ale taka prawda, tyle osób skorzystało z naszej oferty edukacyjnej. Myślę, że jest to znacząca ilość właśnie w roku tego COVID-u, no bo to jednak trudno. Słuchajcie, pokazuję ten slajd prawie zawsze, ale myślę, że ma znaczenie, ponieważ edukację ekologiczną, przyrodniczą robimy dla wszystkich, dla dorosłych, dla dzieci. Ja bym chciała, żeby na buziach dorosłych czy dzieci po zajęciach pojawił się uśmiech, tak żeby to dziecko się uśmiechnęło do nas, ale czasami zarówno czy dziecko, czy dorosły odpowie nam nie, nie robicie tak, jak ja bym chciał. I myślę, że rolą edukatorów, trenerów, nauczycieli jest to, żeby przyjrzeć się tym, którzy są niezadowoleni, bo to pozwala nam iść do lepszego, tak? Do zmiany, do tego, żebyśmy znajdowali inne możliwości. Ja z tego miejsca przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim Państwu, wszystkim radnym, miastu, panu prezydentowi Markowi Wojtkowskiemu, pani Domicelli Kopaczewskiej, pani Monice, wszystkim Państwu za wsparcie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w postaci tej składki, którą miasto wnosi. I chcę powiedzieć, że staramy się miasto pokazywać z jak najlepszej strony, nie tylko tutaj w mieście, nie tylko prowadzić tu edukację, ale również promować ją w całej Polsce, bo jak idziemy w te wszystkie województwa i pokazujemy, że my we Włocławku to robimy, to słuchajcie, jest duże zdziwienie, że w mieście może być ośrodek edukacji ekologicznej prowadzący działalność jako stowarzyszenie ze wsparciem miasta. To jest po prostu niespotykane, bo to są przeważnie albo w tej chwili firmy prywatne, tak, albo różne placówki. Natomiast tutaj jednak się udało tą formułę stowarzyszenia zachować i jakby to jest bardzo istotna sprawa. Ja zapraszam na stronę, na nasze strony, na kontakt poprzez maila. Oczywiście zapraszam każdego z Państwa do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na Komunalną 4. Jeśli będziecie chcieli
zobaczyć, jak działamy na co dzień. Zapraszam do odwiedzenia naszego centrum. Dziękuję bardzo. Gdyby były jakieś pytania, to proszę. Pani dyrektor, panie prezesie, również my jako radni i Rada Miasta dziękujemy państwu za realizację tej misji. Misji tak ważnej ze względów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Pani dyrektor nam dziękowała, więc my kierujemy zwrotne podziękowania i bardzo chcę zwrócić uwagę fakt, że państwo w tak trudnym okresie pandemii nie zaprzestaliście tej działalności. To świadczy o waszej sprawności, jeśli chodzi o przestawienie się na ten tor pracy pandemicznej i że tą misję nadal realizujecie. Dziękuję pani bardzo, a państwa radnych pytam, czy ktoś chciałby zadać pytanie. Pani dyrektor, tak jak pani powiedziała, będzie na to odpowiedź. Czy ktoś z państwa jest zainteresowany? Jeśli nie, to dziękujemy pani dyrektor. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za misję realizowaną przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Przechodzimy do punktu 4. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego marszałkowi. Przepraszam bardzo. Trema. Chciałem wrócić do punktu 3 i poproszę państwa radnych o głosowanie w kwestii przyjęcia sprawozdania pani dyrektor. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Dziękuję uprzejmie. Informuję, że w przedmiocie sprawozdania przedstawionego przez panią dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 21 osób głosowało za, przeciw nie było nikogo i nie było osób wstrzymujących. Brak głosów, 2 osoby nieobecne. Dziękuję uprzejmie. Punkt 4. Przepraszam państwa, jednocześnie wykorzystałem tablet pana przewodniczącego do głosowania, ale wszystkich informuję, że również jestem za przyjęciem tego sprawozdania. Zaraz przysunę sobie swoją maszynę i będę głosował jako Jarosław. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 4. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiego. Proszę wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Krystiana Łuczaka o dokonanie wprowadzenia do niniejszego projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, drogie panie. Mam okazję w imieniu Komitetu Społecznego dokonać wprowadzenia krótkiego. Oczywiście bardzo szczegółowe było na komisjach już tematycznych związanych w związku z opiniowaniem przez komisję tego projektu. Otóż Komitet Społeczny Upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz innych obrońców niepodległości we Włocławku przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 14 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego zwrócił się jakiś czas temu z prośbą do pana prezydenta o wsparcie inicjatywy budowy pomnika marszałka. Komitet i szkoła uzyskali pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z delegaturą we Włocławku w zakresie usytuowania pomnika. Jest to działka przy ulicy Maślanej 1-3, obręb Włocławek KM46, działka ewidencyjna nr 47 łamane przez 2 i oczywiście stanowi ona własność gminy miasto Włocławek. Jak państwo wiedzą, pomnik poświęcony marszałkowi istniał w roku 1930, później został zniszczony w czasie II wojny światowej i niestety nie został odbudowany. W związku z tym już jakiś czas temu zebrała się grupa osób, która postanowiła podjąć działania zmierzające do tego, aby taki pomnik powstał, abyśmy mogli oddać hołd nie tylko marszałkowi, ale przede wszystkim tutaj naszym lokalnym obrońcom walki o niepodległość. W związku z tym grupa osób byli to między innymi, są to między innymi pani Agnieszka Chmielewska, pani Barbara Moraczewska, pan prezes będący dzisiaj na sali, z czego bardzo się cieszę, pan prezes oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków, pan Andrzej Wilamowski-Sulikowski. I bardzo się cieszę z jego obecności, gdyż tutaj jeśli chodzi o pomoc związku, działania merytoryczne, dyskusje, ona była tutaj naprawdę niezwykle owocna. W związku z tym wśród tych działań, które były podejmowane na przestrzeni ostatnich miesięcy, w które zaangażowane były wspomniane osoby, pani Agnieszka Chmielewska, pani Lidia Piechocka-Witczak, pani Barbara Moraczewska, pan Tomasz Dziki, mieliśmy spotkania zarówno z konserwatorem, ale i też z mieszkańcami, osobami zainteresowanymi budową pomnika. Myślę, że tutaj największym
takim wartym podkreślenia elementem to są działania, cały cykl działań edukacyjnych, które zostaną podjęte w związku z budową, a także później z działaniami edukacyjnymi przy współpracy ze szkołami, przy współpracy z instytucjami kulturalnymi w naszym mieście. Myślę, że tutaj przynajmniej w większości będziemy zgodni co do tego, co do zasadności budowy tegoż pomnika i upamiętnienia osoby marszałka Józefa Piłsudskiego, ale też i pozostałych tu naszych lokalnych obrońców, o tym, jak ważna jest historia i jak ważne są działania edukacyjne wspierające wiedzę w tymże zakresie, w zakresie odzyskania przez nas niepodległości. Myślę, że tego szczególnie uzasadniać nie muszę, bo z tego wszyscy sobie Państwo bardzo dobrze zdają sprawę i myślę, że w tym akurat jesteśmy jednomyślni. W związku z tym, że zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 13 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku do właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników, zatem podjęcie uchwały jest tutaj wymogiem koniecznym, abyśmy mogli podjąć kolejne działania zmierzające do uruchomienia określonych procedur wzniesienia pomnika. Będę wdzięczny za poparcie tejże inicjatywy mieszkańców i grupy osób szczególnie zainteresowanych wzniesieniem pomnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wprowadzenie panu wiceprzewodniczącemu. Poproszę pana Janusza Ziółkowskiego, przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu o przedstawienie opinii niniejszej komisji. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek podczas obrad w dniu 28 grudnia 2020 roku udzieliła pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedziało się 7 członków komisji przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa pragnie zabrać głos, proszę o zgłoszenie się, ale jednak przed odpowiedziami i wysłuchaniem pytań radnych ze względów kurtuazyjnych poproszę o zabranie głosu naszego gościa, pana Andrzeja Wilamowskiego-Sulikowskiego, prezesa oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków. Państwu głos będę udzielał po tej wypowiedzi. A panu prezesowi gratuluję w imieniu Rady Miasta awansu na szefa struktur wojewódzkich Związku Piłsudczyków. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za te gratulacje. Panie Prezydencie Miasta Włocławek, Państwo Wiceprezydenci, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Panie Wiceprzewodniczący, Państwo Radni, Państwo obecni na sali, obecne media transmitujące sesję, Szanowni Widzowie i Słuchacze. Serdecznie dziękuję za zaproszenie Prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na 30. sesję Rady Miasta Włocławek, podczas której 4. porządek obrad mówi o uchwale w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu we Włocławku. Mam w zwyczaju wygłaszanie 4 zdań tylko podczas oficjalnego wystąpienia. Troszeczkę może minimalnie każde zdanie będzie rozbudowane, ale sądzę, że Państwo się nie zanudzicie. Zdanie pierwsze. Faktem jest, że to oddział kujawsko-pomorski Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zakończył impas trwający od jakiegoś czasu, a który dotyczył bliskości historycznego miejsca, gdzie przed II wojną światową stał obelisk marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, a gdzie obecnie w niedalekiej odległości stoi pomnik ludziom pracy. Szanowni Państwo, po rozeznaniu się w sytuacji uznałem ze strony oddziału kujawsko-pomorskiego, że wszelkie próby dalszego impasu spowodują po pierwsze
eskalację napięć w społeczeństwie włocławskim, a po drugie w konsekwencji nic dobrego nie przyniosą. Wybudowanie pomnika panu marszałkowi Piłsudskiemu się oddali w czasie. Pamiętajmy, że Włocławek jest jedynym miastem powiatowym, w którym nie ma pomnika pana marszałka Józefa Piłsudskiego. Choć jestem zwolennikiem ciągłości historycznej danego miejsca, to mimo wszystko w tym przypadku konkretnym, to jest moja odpowiedzialność, tutaj jest strona oddziału kujawsko-pomorskiego, zaproponowałem, aby miejscem godnym na postawienie pomnika było właśnie miejsce na Starym Rynku w pobliżu Fary Świętego Jana Chrzciciela. I w takim przypadku dziękuję, że i pani konserwator zabytków, i szanowni państwo w Urzędzie Miejskim przychyliliście się do tego miejsca, za co serdecznie dziękuję. Signatury akt złożone w pism ze strony oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków są uwiarygodnieniem tych zamiarów. Drugie zdanie. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada w Polsce, w Europie, również na świecie za ponad połowę upamiętnień w postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. Również za działalność edukacyjną i artystyczną w tym temacie. Oto powody zaproponowanej przez oddział kujawsko-pomorski Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej lokalizacji pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku. Pierwsze. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, to znaczy wódz naczelny w bitwie warszawskiej, polsko-bolszewickiej również, marszałek Józef Piłsudski spoglądający w bliskości historycznych bulwarów na Zawiśle, gdzie była koncentracja największych walk w obrębie Włocławka i gdzie leżą polegli obrońcy Włocławka i okolic. Drugie. Godne i eksponowane miejsce dla ewentualnej obecności pocztów sztandarowych i delegacji. Wychodzimy z założenia, że pomnik to nie wszystko, to jest tylko symbol. Jeżeli wokół pomnika nic się nie dzieje, to jest to pomnik po dwakroć martwy. I trzecia, obecność infrastruktury. To znaczy, jeśli są to osoby wierzące, a wśród Piłsudczyków nie tylko są osoby wierzące, jest obecność w bliskiej świątyni świętego Jana Chrzciciela. I druga rzecz, psychologicznie ważna, również bliskość placu zabaw. Zwracamy na to uwagę, ponieważ sami posiadamy sekcję młodzieżową i dziecięcą i uważamy, że następowalność pokoleń jest czynnikiem nadrzędnym. Trzecie zdanie. Obawa pana prezydenta dotyczyła kontrowersyjności postaci pana marszałka Józefa Piłsudskiego z 29 sesji Rady Miasta Włocławek. Szanowni państwo, nawet osoba, która nic nie robi, może być, narażać się na zarzut kontrowersyjności ze względu na swoją pasywność. A co dopiero osoba, która chce coś działać, coś robić. Kto jak kto, ale państwo jesteście tego najlepszym przykładem, że podejmujecie decyzje, które dla jednych są wiążące i ważne, dla innych kontrowersyjne. Ja też mogę za chwileczkę okazać się osobą kontrowersyjną. W tym kontekście postać marszałka Piłsudskiego jako kontrowersyjna chyba nie razi. I chciałbym tylko dopowiedzieć tutaj, że z upoważnienia prezesa Krajowego Związku Piłsudczyków, pana generała broni Stanisława Władysława Śliwy i za wiedzą niektórych wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, mam przyjemność reprezentować również tradycje, które kultywuję, kontynuacji w ramach oddziału kujawsko-pomorskiego, słynnego, legendarnego oddziału drugiego Sztabu Głównego Wojska Polskiego odpowiadającego za wywiad i kontrwywiad wojskowy. Wiadomości z tego źródła pochodzące rzutują i rzucają dużo światła na pewne decyzje podejmowane przez pana marszałka, które dzisiaj mogą wydawać się bardzo kontrowersyjne. Niektóre z nich są utajnione, inne może niewłaściwie wykorzystane. A jeszcze inne. Niestety bezpowrotnie zginęły, jeżeli nie były w odpisach, w kopiach, podczas powstania warszawskiego w trakcie palenia archiwów przez okupanta. I ostatnie, czwarte zdanie.
W imieniu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej zwracam się do Państwa z apelem o wspieranie wszelkich budujących inicjatyw dotyczących postaci Pana Marszałka. Dziękuję również za tą zgodę, którą Państwo wyraziliście. Jakiś czas temu do Państwa wystosowałem wiadomości e-mailowe wspierające to przedsięwzięcie. Proszę zwrócić uwagę, że nikogo nie pominąłem, chociaż doskonale są mi znane Państwa sympatie i postawy zachowawcze. Pomimo tego wszystkiego nikogo z Państwa nie pominąłem. To jest również celem tego, że jestem otwarty, póki będę prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, na rozmowę z każdym ugrupowaniem politycznym, które za cel nadrzędny stawia sobie dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, i ostatnie moje pytanie, bo wiem, że to jest, często się tutaj zadaje pytania, więc moje pytanie jest następujące. Czy Państwo będziecie wspierali dalsze inicjatywy, dobre inicjatywy, które będziemy podejmowali w tym kierunku, bez względu na opcje polityczne? Chciałbym, żebyście Państwo byli dla nas wsparciem i pomocą. Z mojej strony gwarantuję współpracę i Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Panu Prezesowi. Dziękuję za to wystąpienie. I teraz chciałbym zwrócić się z pytaniem do Państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos dotyczący tego projektu. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dyskusję uważam za wyczerpaną. Proszę Państwa o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Podaję wynik głosowania. Za niniejszą uchwałą głosowało 16 radnych, 0 osób, którzy by głosowali przeciwnie. 4 osoby się wstrzymały i 3 radnych nie brało udziału. Uchwałę uważam za przyjętą. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w punkcie 5 zapoznajmy się ze sprawozdaniem starosty wrocławskiego i prezydenta miasta Wrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Wrocławek na prawach powiatu i powiatu wrocławskiego za rok 2020. I witam i na mównicę proszę pana Janusza Majerskiego, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Proszę o dokonanie wprowadzenia do sprawozdania. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Witam również Państwa prezydentów oraz wszystkich radnych. Na podstawie artykułu 38 podpunkt A ustępu 3 na początku każdego roku kalendarzowego prezydent miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. Ubiegły rok ze względu na panującą pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 był szczególnym rokiem pracy dla wszystkich. Dlatego też członkowie komisji podjęli decyzję o realizacji ustawowych zadań w trybie korespondencyjnym. W pierwszym półroczu komisja przyjęła dwukrotnie po zakończeniu pierwszego i drugiego kwartału sprawozdania z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Wrocławek i powiatu wrocławskiego na lata 2019-2023 oraz kierunków działania służb i inspekcji w roku 2020. W drugim półroczu komisja dokonała analizy i oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli miasta Wrocławek i powiatu wrocławskiego w pierwszym półroczu 2020 roku oraz wypracowała decyzję w zakresie planu budżetowego na realizację zadań w segmencie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zastosowana forma realizacji zadań komisji zaplanowanych na 2020 rok w trybie korespondencyjnym w okresie trwającej pandemii zapewniła w pełni możliwość współpracy i współdziałania administracji samorządowej miasta z miejskimi służbami, inspekcjami i strażami. W starostwie powiatowym we Wrocławku sprawozdanie z działalności naszej wspólnej komisji za 2020 rok zostało już formalnie przyjęte na posiedzeniu w dniu 22 stycznia bieżącego roku.
Jednocześnie informuję, że to sprawozdanie już zostało także również podpisane przez prezydenta i przesłane w celu jego ogłoszenia w Dzienniku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Proszę Państwa, po tym punkcie obiecuję, że ogłoszę przerwę, bo widzę, że część z Państwa się zdekoncentrowało poprzednim, no ale musimy prowadzić obrady, prawda? Proszę, dziękuję Panu Dyrektorowi i poproszę Pana Arkadiusza Piaseckiego, Przewodniczącego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego o przedstawienie opinii Komisji. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Komisja Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 1 marca 2021 roku pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie starosty włocławskiego i prezydenta miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2020 rok. W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie rozpatrywanego sprawozdania? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo proszę, głosujemy nad przyjęciem sprawozdania starosty włocławskiego i prezydenta miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu. Dziękuję uprzejmie. Widzę, że jeszcze część radnych głosuje. Zamknięte głosowanie. 18 radnych jest za. Nie widzę osób sprzeciwiających się, 0 osób wstrzymujących, 5 osób nie bierze udziału w głosowaniu. Dziękuję Panu Dyrektorowi i życzę dalszej owocnej pracy połączonych komisji. Dziękuję. W punkcie 6 i 7 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 i uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 i zapraszam Panią Honoratę Baranowską, skarbnika miasta o dokonanie wprowadzenia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Prezydenci. Projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2021 obejmuje zmiany tak po stronie dochodów budżetowych, jak i wydatków budżetowych. Zwiększenie dochodów wynika przede wszystkim z określenia dochodów budżetowych dla nowo powstałego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji w łącznej kwocie 28 milionów 11 tysięcy. Wynika także z podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i z tytułu opłaty podniesionej w ubiegłym roku od posiadania psa w łącznej kwocie 6 milionów 460 tysięcy złotych. Wynika także to zwiększenie z otrzymanych grantów od Fundacji Anwil dla Włocławka w łącznej kwocie 27 tysięcy złotych, a także z otrzymanych grantów Lokalnej Grupy Działania stanowiących drugą transzę grantów w wysokości 25 tysięcy złotych. Pozostałe zwiększenia wyrażone w projekcie uchwały zmieniającej budżet w łącznej kwocie 650 tysięcy złotych wynikają z wniosków o dofinansowanie projektu między innymi pod nazwą Włocławska Akademia Karier Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych. Zmniejszenia dochodów natomiast dokonuje się w związku z dostosowaniem źródeł dochodów do nowo powstałego wydziału, tak jak powiedziałam, nadzoru właścicielskiego gospodarki komunalnej i informatyzacji właśnie w łącznej kwocie 28 milionów 11 tysięcy złotych. Pozostałe zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 1 595 tysięcy złotych wynikają z pozyskania mniejszej niż pierwotnie planowano dotacji na realizację projektu pod nazwą Włocławek Zawodowo 2 w ramach oświaty w wysokości 1 230 000 złotych,
a także wynikają z pozyskania środków w ubiegłym roku na realizację programu Erasmus plus akcja KA1 i Erasmus plus akcja KA2 w łącznej kwocie 188 tysięcy złotych. Wynikają z pozyskania środków w ubiegłym roku również na realizację programu Rehabilitacja 25+, druga edycja, w łącznej kwocie 177 tysięcy złotych. W ramach wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian celem właściwej realizacji zadań, a także celem zabezpieczenia środków na sfinalizowanie procedur zamówień publicznych. I tak na wnioski Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zmian na zadaniu pod nazwą Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej. I w tym zakresie proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących celem wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających wyżej wymienionym projektem. Zmniejszenie wydatków majątkowych celem przesunięcia na zadania nowe pod nazwą Rozbudowa sieci komunikacji dróg rowerowych na terenie naszego miasta w wysokości 1800 zł. I w zakresie zadania pod nazwą Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Włocławku po zmianie wartość zadania wynosi 29 294 tysiące złotych, lata realizacji 2017-2022 i limity rozpisane od roku 2021 tak do 2022 w załącznikach tak przy projekcie uchwały zmieniającej, jak i również w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 się znajdują. Proponuje się wprowadzenie zadania pod nazwą Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek i zwiększenie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na wypłatę również dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zarządzających projektem oraz na pokrycie kosztów promocji projektu, a także celem zabezpieczenia środków na wypłaty dla inspektora nadzoru w związku z realizacją projektu pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Promiennej. Wartości zadań również są określone z rozbiciem limitów na poszczególne lata, tak w projekcie uchwały zmieniającej budżet, jak również wieloletniej prognozy finansowej. Na kolejny wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pod nazwą Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Radosnej proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1 200 000 zł w roku 2021 z uwagi na zawarte umowy. Wartość zadania po zmianie wynosi 13 550 000. Lata realizacji w szczegółach z limitami na poszczególne lata również określone w obydwu projektach uchwał. Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pod nazwą Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę na kwotę 500 000 zł. W związku z planowanymi inwestycjami, przebudową chodnika na moście stalowym oraz przebudową mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej, niezbędne jest utworzenie alternatywnej przeprawy, stąd też wprowadzenie tego zadania do naszych zadań inwestycyjnych. Wartość zadania wyniesie 500 tysięcy złotych i tu już dopowiem, że rok realizacji 2021. Na kolejny wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pod nazwą Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku, konstrukcja nad elektrownią wodną, proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500 tysięcy złotych w roku 2021 celem przesunięcia tej kwoty na zadanie pod nazwą Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Radosnej. Wartość zadania 8 100 000, lata realizacji i limity wydatków również określone odpowiednio w załącznikach do obydwu projektów uchwał. Na wniosek Wydziału Inwestycji również na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi Lipnowskiej proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł w roku 2022
Celem przesunięcia tej kwoty na zadanie pod nazwą przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku, konstrukcja nad elektrownią wodną. Kwota pozostawiona na zadaniu będzie wystarczająca, aby kontynuować realizację tej inwestycji. Wartość zadania po zmianie 2 500 000, lata realizacji i limity też znajdują się w załącznikach do obydwu projektów uchwał. W tym innym już obszarze zmian, na wniosek Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii, na zadaniu pod nazwą budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 731 262 zł w roku 2022, celem przesunięcia ich na rok 2022 na zadanie pod nazwą modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Wartość zadania po zmianie wyniesie 6 368 738 zł, a lata realizacji i limity wydatków na poszczególne lata również uwzględnione zostały odpowiednio w załącznikach dwóch projektów uchwał. Na kolejny wniosek Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pod nazwą budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimedialnym proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 530 tysięcy zł celem sfinalizowania procedury zamówienia publicznego pod nazwą dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie naszego miasta. W ramach zadania będzie dokonywana ta zmiana o nazwie modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Wartość zadania po zmianie wynosi 970 tysięcy zł i rok realizacji 2021. Na wniosek Wydziału Inwestycji kolejny proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków, tym razem z działu administracji publicznej, na niewielką kwotę, bo 12 tysięcy zł i przeniesienia ich do działu oświata i wychowanie, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem sądowym z 2020 roku, a związanego z realizacją zadania pod nazwą budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23. Na kolejny wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15 na kwotę 150 tysięcy zł z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą rozbudowy budynku. Wartość zadania 150 tysięcy zł, rok realizacji 2021. W innym obszarze wprowadzonych do projektu uchwały zmieniającej budżet zmian na wniosek tym razem Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków przedszkola nr 35 o łączną kwotę 27 tysięcy zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwilla Włocławka z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów realizowanych przez przedszkole. Na kolejny wniosek Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zmniejszenia puli na środki dydaktyczne o kwotę 93 tysiące zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację projektu pod nazwą Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych. Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1 850 000 zł w roku 2021 celem przesunięcia na zadanie budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Radosnej w wysokości 1 200 000 zł. Na zadanie przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15 w wysokości 150 tysięcy zł oraz na dokapitalizowanie spółki Baza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 500 tysięcy zł. Wartość zadania pod nazwą modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych po zmianie wyniesie 14 270 000 zł. Lata realizacji i limity na poszczególnych tych latach wpisane są odpowiednio w załącznikach.
Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pod nazwą Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 530 tysięcy złotych w roku 2021, o kwotę 1 240 594 złotych w roku 2022 i zmniejszenie wydatków o kwotę 509 332 złotych w roku 2023. Złożone oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania przekraczały kwotę zaplanowaną na zadaniu, a w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą i realizacji zadania należy zabezpieczyć środki wynikające z ogłoszonego zamówienia publicznego. Wartość zadania po zmianie wyniesie 7 758 000 zł. Lata realizacji 2020-2030. Limity są również określone w załącznikach szczegółowo obydwu projektów uchwał. Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji, jak również Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pod nazwą dokapitalizowanie spółki Baza, naszej spółki komunalnej miejskiej, na kwotę 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację targowiska miejskiego przy ulicy Związków Zawodowych, a w szczególności na remont hal targowych. Wartość zadania wynosi 500 tysięcy złotych, a rok realizacji 2021. Na kolejne wnioski, tym razem Wydziału Sportu i Turystyki oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, proponuje się zmianę części opisowej zadania pod nazwą Modernizacja budynków, ośrodka i terenów należących do OSIR-u. Ja tylko potwierdzę, iż wartość zadania nie ulega zmianie, wynosi 1 000 000 złotych, rok realizacji 2021, a cały opis zadania inwestycyjnego po prostu zmienił jakby swój zakres z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania na budowę hangaru w wysokości 50%, jednak zaznaczam nie więcej niż 50 tysięcy złotych z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura i stąd też tak Wydział Sportu, jak i OSIR zabiegał o dokonanie w ramach posiadanego limitu na wydatki majątkowe zakresu rzeczowego. Dodatkowo w projekcie uchwały zmieniającej budżet na bieżący rok z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków przychodów wynikających z rozliczenia środków dotyczących ubiegłego roku proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4 531 000 zł na realizację projektów realizowanych w ramach zadań oświaty, co obrazuje załącznik numer punkt 4 załącznika numer 4, czyli załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021. Też z uwagi na konieczność wyodrębnienia z kwoty wolnych środków przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i tu w tym wymienię środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, czy też środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, proponuje się zwiększenie wydatków odpowiednio o kwotę 356 tysięcy złotych, a z zakresu korzystania ze środowiska o kwotę 1 513 tysięcy złotych. I co też potwierdzam, zostało przedstawione w załączniku numer 4, konkretnie w punkcie trzecim załącznika pod nazwą przychody i rozchody budżetu na rok 2021. Tu pozwolę sobie jeszcze przypomnieć z treści uzasadnienia, na co te naznaczone środki byłyby przeznaczone, zaproponowane Państwu radnym przez Pana Prezydenta z obszaru ochrony środowiska, więc proponuje się przeznaczyć tą pulę wyodrębnionych środków w wysokości 1 513 000 zł
na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, z ochroną powietrza dokładnie, w wysokości 100 tysięcy złotych do walki też ze smogiem, kwotę 200 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych. W związku z koniecznością zwiększenia finansowania wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie naszego miasta skierowanych dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami czy też użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Wartość zadania po zmianie wyniesie 400 tysięcy złotych, a rok realizacji 2021. Kolejna pula w ramach tych naznaczonych środków to kwota 50 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą utylizacja wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania po zmianie wyniesie 100 tysięcy złotych, rok realizacji 2021. Kwotę prawie 463 tysiące złotych na wprowadzenie zadania proponujemy przeznaczyć pod nazwą wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych. Wartość zadania wyniesie właśnie prawie 463 tysiące złotych, rok realizacji 2021. I kwota z tych naznaczonych środków 700 tysięcy złotych byłaby skierowana na zadanie pod nazwą realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych. Tutaj dysponentem tej kwoty byłby AZK, czyli Administracja Zasobów Komunalnych. I wartość zadania po wprowadzeniu wynosi 700 tysięcy złotych i przewidywany czas realizacji rok 2021. Szanowni Państwo Radni, w ramach wprowadzonych zmian uralnienia wymagały, tak jak już sygnalizowałam, praktycznie wszystkie załączniki, które składają się na budżet naszego miasta. I tak uralnienia wymagały wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, co zostało przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały zmieniającej budżet. Uralniono przychody i rozchody budżetu na rok 2021, co ujęto w załączniku nr 4. Uralniono również wykaz dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i to zostało przedstawione w załączniku nr 5 do projektów uchwał. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie w planach wydzielonych rachunków dochodów oświatowych na wniosek Wydziału Edukacji celem dostosowania planu do tak osiągniętych dochodów, jak również celem uralnienia planu wydatków. Podjętą przez Radę Miasta uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 uralniono do poziomu dochodów i wydatków budżetowych wprowadzanych niniejszym projektem uchwały. Uralniono przychody i rozchody aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu na właśnie rok 2021, zmienianej od stycznia zarządzeniami prezydenta oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć wieloletnich, o których mówiłam, omawiając zmiany do budżetu. Przedstawiając obydwa te projekty, proszę Państwa Radnych o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Pani Skarbnik za wystąpienie. Długie wystąpienie. No, jak budżet mamy na poziomie 900 milionów, a tu zmiany na poziomie 30 paru, to nie wiem, czy te proporcje. Ale to żart. Dziękuję za dokonanie wszechstronnej, obszernej informacji na temat proponowanych zmian w naszym budżecie. Obecnie proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta, panią Katarzynę Zarembską, o przedstawienie opinii
komisji do tych obydwu omawianych projektów uchwał. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Drodzy Radni. Opinia nr 1 z 2021 roku Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2021 roku. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek podczas obrad w dniu 1 marca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji. I kolejna opinia. Opinia nr 2 z 2021 roku Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2021 roku. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek podczas obrad w dniu 1 marca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035. W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydanie pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy zgłosił się radny pan Józef Mazierski. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Państwo Prezydenci. Ja mam pytanie, bo na komisji mi umknęło, chyba nie było nawet mowy. Chodzi o wprowadzenie nowego zadania, dokapitalizowanie spółki Baza na kwotę 500 000 zł. Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku. Wartość zadania 500 000 zł. Mam pytanie, żeby Pani doprecyzowała, ponieważ jest to na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, na wniosek Wydziału Inwestycji, kto będzie prowadził to zadanie odnośnie przygotowania, bo jest to, dzisiaj Pani Skarbnik powiedziała, że jest to dokapitalizowanie w związku z rozbudową i modernizacją targowiska miejskiego przy ulicy Związków Zawodowych. Mam pytanie, ponieważ interesuję się tymi targowiskami, chciałbym się dowiedzieć, który wydział, czy to będzie Wydział Inwestycji prowadził, czy spółka Baza będzie przygotowywała. Chodzi mi o przygotowanie projektu, na pewno w przetargu na zamówienie publiczne, na wybór wykonawcy, na rozliczenie, potem zawarcie umowy i tak dalej. Czy to będzie zadanie, bo tu doprecyzowanie, nie wiem, będzie prowadziła to spółka Baza, czy Urząd Miasta, a Wydział, no to wiadomo który. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Chwileczkę. Dziękuję. Nikt się nie zgłasza. Bardzo proszę wobec tego. Tak, udzielam głosu Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Mazierskiego, chciałam poinformować, że kwota tego dokapitalizowania na remont targowiska będzie przekazana procedurą zgodnie z kodeksem spółek handlowych i będzie to prowadziła spółka Baza. Niemniej jednak w ramach nadzoru właścicielskiego cały, jeżeli chodzi o zakres i zakres tych czynności remontów, będzie wspólnie negocjowany, ustalany wedle pilności potrzeb i oczywiście cała procedura przetargowa będzie prowadzona przez spółkę Baza. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby to było bez porozumienia tu z nami, z Wydziałem Merytorycznym i jak gdyby odebraniem również potrzeb samych targujących na tym targowisku. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Józef Mazielski jeszcze chciałby dopytać, tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to dzisiaj nic nie rujnuje, możemy uchwalić, ale proponuję Panu Prezydentowi,
żeby to zadanie prowadziły Wydział Inwestycji. Jest kompetentny do tego, zna się, przygotowuje. Chciałbym, żeby to spółka Baza nie prowadziła, nie ogłaszała przetargu, nie. To jest zadanie własne gminy, prowadzenie targowisk i nie byłoby to korzystne inaczej. Może korzystnie. Nie było to by wskazane, żeby to prowadził Urząd Miasta. Jeżeli będzie to prowadziła spółka Baza, ja uważam, że jest to niekorzystne dla Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pani dyrektor, bardzo proszę, pani dyrektor Słomczewska, proszę o wyjaśnienie. Ja tak krótki komentarz chciałam tylko, bo to jest w ramach dokapitalizowania, tak więc to jest przekazanie środków na realizację zadania. To spółka jest zarządcą tego targowiska i ono jest w jej posiadaniu. Natomiast tak jak powiedziałam, nie będzie to się odbywało bez nadzoru tutaj merytorycznego naszego, czy jeżeli będzie taka potrzeba również Wydziału Inwestycji. Będzie nad tym pełna kontrola. Ponadto uchwałami Zgromadzenia Wspólników będziemy starali się wypracować wspólnie model, tak żeby to było wszystko czytelne, jasne. Tak, także to jak gdyby w ramach tego zakresu dokapitalizowanie będzie to realizowane przez spółkę, ale pod nadzorem naszego wydziału i jak gdyby tych również uchwał, które mamy w ramach nadzoru właścicielskiego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Wobec tego kończymy dyskusję, a przystępujemy do głosowania. Głosujemy nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że za uchwałą głosowało 17 radnych. Brak głosów przeciwnych. 6 radnych wstrzymało się. Uchwała została podjęta. Obecnie głosujemy nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Za uchwałą głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych brak, 6 wstrzymało się. Uchwała została podjęta. Zgodnie z prośbą państwa radnych ogłaszam 15-minutową przerwę. Proszę o punktualny powrót na salę obrad, bowiem mamy jeszcze ponad 20 punktów do rozpatrzenia.